Jest. Dobry wieczór, witam panów serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Adam, co ty Dobry masz wieczór. taką chudą buzię? Co to się stało? Ej, kurwa, 136 kilo mam, nie? Nie wiem, może tak. Rekompozycja jakaś? No, tak zaczęło go. Znaczy nie, wiesz co, nie wiem, może tak akurat ujęcie kamery takie. Bo miałem ustawić tak, wiecie, żeby nie było widać korytarza. Moja będzie tam chodzić, to ją widać. No, dlatego. No, inne ujęcie, może dlatego tak. Jesteśmy po Arnoldzie. Zapewne nie spodziewaliśmy się aż takich, znaczy większość się spodziewało, ale myślę, że było dużo takich niespodzianek na zasadzie Akim, Rafael. Rafael naprawdę zaskoczył No, pozytywnie. De La Rosa, nikogo kurwa nie Tak, stawiał. Nikt go nie tak. stawiał. De La Bardzo. Rosa każdy skreślił praktycznie. Także może zacznijmy właśnie tak ogólnie. Co sądzicie o Brandao? 2 lata dały mu bardzo dużo i myślę, że bardzo dobrym pomysłem było, żeby nie ścinać go w pień. On zachował jeszcze taką pełność, ale generalnie postęp, jaki zrobił, to był naprawdę szok. Tam Tyler Mannion się wypowiadał, że w Open to było dla niego największe pozytywne zaskoczenie tego Arnolda, że taki postęp zrobił, w ogóle nie tracąc sekcji brzucha, że ta talia w ogóle nie powiększyła się przy powiększeniu każdej partii, tak na dobrą sprawę, więc fenomen. No wygląda No. dokładnie tak, jakby kopia siebie, tylko powiększona. No, ale kurde, powiem wam tak, na tych wszystkich fotkach takich na Instagramie, Brandao wrzucał tam coś, ale tak nie było tego dużo, nie spamował jakoś. Było widać, że jest większy, ale te fotki były takie, kurwa, nie jakieś super jakości i tak dalej. I to już się ciągle wydawało takie, że no będzie większy, ale chuj wie, co to będzie, nie? Zobaczymy, jak stanie obok kogoś, nie? Jak się popatrzy na porównania, no to on tam faktycznie nie odstaje. Znaczy, no do Hadiego to wiadomo, też ciężko porównywać, bo Hady jest tam głowę niższy, nie? Ale tak Jest. nawet przy Samsonie, gdzie Samson jest ogromny, no No to aż wcale tak. na małego nie wygląda i taki, no nie, powiem szczerze, że jakby dali go przed Samsona nawet, to kurde, nie byłoby to aż tak mocno kontrowersyjne, No tam ponoć to było dosyć blisko między Samsonem a nie? Brandao Znaczy, ja właśnie. słyszałem, że niektóre pozy tam były podobne. Wiecie, Fuad oczywiście bardzo mocno stawał za Samsonem, no i to jest No, logiczne. Ale się tam Ian powiedział, że naprawdę było w niektórych pozach bliżej niż się wydawało ludziom, bo na przykład najszerszy przodem, no dla mnie Rafael wyglądał tam jak figurka. Wiadomo, że może jeszcze gęstością tak nie jest, wiecie, na tip-top z Samsonem, ale kształtami i do tego docięciem, no. podobno z tego, co mówiłeś, i tam rozmawiałeś z ludźmi, to na żywo Brandao był wyraźnie mocniej docięty niż Samson i to tak bardzo wyraźnie, nie? No, to widać i Tutaj postęp. zobaczcie, że fajny plus, bo u większości ludzi, gdy no, zyskujemy tą masę, to ta środkowa sekcja tak zwana idzie w plecy, a u niego, No zobaczcie, nie. zyskał i dzięki temu ten kaloryfer ma jakby ładniejszy. No, jeszcze te proste brzucha się poprawiły. Mhm. Ale no postęp masakrycznie duży jak na takim poziomie. Tym bardziej, że jemu po prostu zawsze brakowało masy, tak? On tą strukturę ma fenomenalną i też właśnie on dzięki tej strukturze, nakładając po prostu każdy kilogram mięśnia na taką ramę, to wygląda naprawdę fenomenalnie. No. A co myślicie właśnie o Samsonie? Przeładował? Nie, ja myślę, że on po prostu się jeszcze na tyle nie odtłuścił, na tyle go nie pchnął Miloš, że tam jeszcze można było trochę ściąć po prostu. To. Wiecie, i wie też, jak to tam wyglądało od kwestii, bo teraz już tam niby już jakieś kwestie zdrowotne i tak dalej, bo się teraz rozszedł, nie, z Milosem. No, ja nie wiem, już gdzieś tam słyszę, gdzieś mi ktoś mówił, nie wiem na ile to też jest prawda, że on coś tam mówił, że nie będzie się odwadniał za wszelką cenę, czy coś takiego. I coś takiego kiedyś mówił Cedric McMillan, który wiemy, że też nie do końca się trzymał tego, co powinien. Dawid zna tę historię dobrze. No i Cedric też był taką osobą, która bardzo się bała odwadniać, bo on się wtedy tak źle czuje i on wolał wyjść taki nawet, wiecie, lekko podlany, gdzie on tak naprawdę te kształty miał takie, że spokojnie mógłby o topkę Olimpii walczyć, tylko że nigdy nie był docięty, nie? No i teraz pytanie, nie, Samson mi nie wygląda na takiego gościa, wiecie, jakiegoś lenia trochę, ale no kurde, Samson nigdy nie jest taki, wiecie, mocno, naprawdę mocno docięty, nie?
Pytanie, czy po prostu kwestia tego, czy nie trafił jeszcze do odpowiedniego gościa, co się nim zajmie, tak, żeby dociąć, czy jakieś inne kwestie tam wzięły górę. No, jeśli chce wygrać, wygrywać, no to musi dociąć mocniej, nie? Z tego, co No, ja myślę. powiedział, to Marlenka teraz będzie robiła mu pikwik ten, bo Okej. podobno, wiecie, to mi też trochę tak. Zobaczcie, że w ogóle nie wspomniał o tej współpracy z Miloszem. Nijak nie powiedział, że tak no, kończą, że dziękują sobie za współpracę. Teraz rzucił, że Marlenka, przepraszam, prowadziła mu pikwik pod FLS i pod Rumunię. Także nie wiem, czy tam jest jakiś spór, czy coś. Nie chcę też, wiecie, rzucać No. jakichś głupich domysłów, ale. To ja, a Ale kim ona nie wiem, co jest? powiedzieć. No właśnie, Bo kim ona tak. jest? Jeszcze raz? Bo dla mnie ona wygląda jak jakaś kucharka, albo wiecie, nie? Ale Także. Marlenka dużo, dużo lat w ogóle startowała w fitness. Tak. A, widzisz, dlatego się pytam, kim ona jest, bo mówię, kurczę, wiesz, tak patrząc teraz, jak ona tam pewnie już ma swoje lata, no to tak byś powiedział, że kurde, matka synowi układa ten pikwik, kurwa, nie? Jakby babcia od tego, z Holandii. No, tylko tamta babcia, to wiemy. Jego babcia, No. no, miała swoje lata i no i no podobno, nie wiem też, ile w tym prawdy, wiecie, na zasadzie, że Marlenka będzie robiła ten pikwik. Może to jest tak, że ktoś będzie robił ten pikwik, ale powiedzieli, żeby Marlenka, żeby nie robić stresu. I wiecie, bo zaraz No. będzie gówno burza, bo tam Neil Hill czy ktoś. No i teraz do was tak zapytam. Co rok mamy jakiegoś tam trenera, na którego jest boom. To jest Tour, to jest, wiecie, to jest właśnie Milosz, to był wcześniej Cement Factory, był mocny boom na Cementa. Wcześniej jeszcze było na kogoś i tak wiecie, ciągle się zmienia ten boom na trenera. Teraz myślicie, że przez Brandao dużo osób pójdzie do Nila? No może to Stefan być. był, prawda? No. Wiesz co? No ale kurczę, pytanie. Zobacz, że Nil nie ma nigdy jakiejś dużej ilości ludzi, nie? On tak bierze stopki kogoś i tak kurde, nie wiem, czy on tych zawodników tam dużo prowadzi, nie wiem, bo w socjalach jakoś nie pokazuje tego aż tak nagminnie, nie? No, Stefan to widać, że na każdych zawodach ma po kilku zawodników, nie? No, a Nil Hill jest znany głównie z Flexa Lewisa. No i miał tam paru jeszcze chłopaków, nie? No, Jansena nawet kiedyś prowadził. Bonaka. Startował. Kogo? Bonaka. No, Bonaka też. Jeszcze kogoś, wiadomo, miał tam, ale to były na ogół właśnie takie osoby właśnie. Flex, Bonak, taka kilku takich top i to było tyle, nie? A tak patrząc na przykład właśnie na Stefana, ilu zawodników on ma i w pro, i w amatorce i tego, bo to tam jest hurtownia, ale no kurde, trzeba przyznać, że na tym Arnoldzie, może poza Ursem, który nie wyszedł w jakiejś takiej swojej. No, takiej naprawdę jakiejś bardzo dobrej formie. Myślę, że lepszy był na Pradze. To kurczę, cała reszta zrobiła i wyniki, i formę wykręciła taką, że no, co by o nim nie mówić, no, wyniki robi, nie? No, on Diogo wygrał ten z męskiej sylwetki, co jest od niego, i ta Bikiniara tak samo, więc kuźwa trzy kategorie zgarnął. Bikiniarę też? No, to padło? No, Co ona jest od niego? no ta Bikiniara też była. No, na 90% od niego, Tak, bo bo właśnie, że. pisał Miracleber, że właśnie gratuluję z mojego teamu ludziom. No, i właśnie, No ale więc to kurwa. ta Laura Licza Padosz, ona jest u tego? Właśnie zaraz wpiszę Ursa Instagram i zobaczę. Sprawdź, bo ja też ten post Ursa widziałem i stąd Właśnie ja też mi tam. się wydaje, że to właśnie są Aha. goście. No bo mnie to zdziwiło, bo tą Czapados ona zawsze trenuje ze swoim facetem i to tak wyglądało, choćby on ją prowadził, nie? Ale. Myślę, że ona jest u Stefana właśnie. No ja tak. Kurde, No by miał trzy zwycięstwa, nie? Trzy kategorie lepsze. nie, nie, nie. Nie? Napisał Hadi Chupan, Laurie Schapp and my teammate Diogo Monto Pro. Okej, dobra. Już Tak. słyszę. No No. ale też, ale któryś tam miał, która była wysoko. No ale to w każdym razie nie ta, co wygrała No, ale te. to on generalnie, jak się tak popatrzy na zawody, to kurde, no, zresztą co, dwa pierwsze miejsca i Urs był trzeci, no to co, złe wyniki, no też dobre, nie? No ale co by nie mówić już odnośnie tego klasyka, to Wesley jak zaskoczył. No kurde, został w końcu doceniony i zrobili taką formę, że to była jakaś abstrakcja. Nie, naprawdę dobrze to wszystko siadło. Wiecie, tutaj też Diogo Monto, ten właśnie. To w ogóle było ciekawe, jak on podszedł do Arnolda. Arnold ma tutaj takie, weź mnie, zostaw mój garnitur, przestań. Arnold to jest w ogóle Wiecie, jakby go gwieździa. odpychał na zasadzie, synek, ale zostaw, przestań. Ale to 3 lat po brązerze na bank zostaje, nie? Na No stówę. tak. A pamiętacie, jak kiedyś właśnie Cedric Lebrona przytulił?
Ja tego nie pamiętam. Cedric kiedyś LeBrona zobaczył, że jest LeBron w białej koszuli. I w Polsce Aha. na zawodach, co wygrał mu misiaka, takiego sprzedał specjalnie. Mu po złości, żeby wiecie, całego go bronzerem upierdzielił w tej koszuli. Cedric to był jajcarz. No, też pozytywnie. No, ale poruszmy sobie Jonathana. Pokażmy sobie Jonathana, też De La Rosę, bo myślę, że fajnie o nim wspomnieć. I wiecie, te jego właśnie filmy z takiej shit jakości, tak jak tutaj z kamerki jakiejś, i wszyscy No myśleli, nic z tego nie będzie, co nie? A to. nagle bum. Znaczy on nie wygląda źle, nie? Ale on tak wyglądał mi na, że wyjdzie jak zawsze, nie? Że niby wszystko jest. Nic, wiecie, nie jest jakieś, nie jest to słaba sylwetka, ale nie jest taka, wiecie, niczym nie uwodzi, nie? Niczym nie zaskakuje. No co, łapy ma okej. Okay. No, talii może nie ma jakiejś super, ale nie ma, wiecie, jakiejś Ja tragicznej. wiem. Ma okej. Okay. O, tu na przykład dobrze, jak dla ciężkiego, tak pasująca do reszty sylwetki, nie? Tak. No nogi O tutaj są na zobacz, czwórki. wygląda jak Wiktor Martinez trochę, co? No. Barki są dobre i wiesz, to jest taka sylwetka, która, kurde, niby nic tam nie brakuje, ale zawsze tak na scenie ginął, nie? Gdzieś tam zajmował takie jakieś siódme miejsce, jakieś tam dalsze, zależy oczywiście od obsady, nie? No ale patrząc na obsadę Arnolda tutaj tego, no to wydawało się, że no jednak będzie tam gdzieś z tyłu, nie? A No tam i już. nagle... Mówcie, mówcie. No ale kurde, on ma okrutnie szeroką ramę i wiecie, on jest niski i trochę no, na tle wiadomo takich zawodników jak Hani Samson, troszeczkę no gdzieś tam, no wiecie, no jeszcze nie ten poziom, no ale kuźwa, tak patrzysz, niczego naprawdę nie No. brakuje i no, można wiadomo się przebić, tutaj mówię, Talia jeśli tu wygląda super. Tyłem no, dwuja, dupa docięta. no czwórki mogły być ok, większe, ale wiecie, no tutaj też są Ale czy mocno ja też. wiem, czy one są takie, wiesz, na tamtych wcześniejszych filmikach one były właśnie bardzo małe, a tutaj wyglądają bardzo proporcjonalnie. Jest to i dużo mu nadrabia przywodziciel, bo widać, że ma Tak. rozbudowane fajnie i ta noga nie wygląda przez to chudo, nie? No ale kurde, naprawdę, zaskoczył wszystkich, bo nikt go nie stawia jakoś mega No, wysoko. każdy go tam ostatnie 3 miejsca gdzieś, nie? Typowo. No, no ale No pozytywnie. i wiecie, szedł piąty. Myślę, że to dla niego takie trochę, no celowo pewnie wyżej, ale to był jeden z najlepszych szedów ever. To też fakt, no też się mocno poprawił i no po prostu musi dalej jeszcze troszeczkę dołożyć, szczególnie tyłem. Ale szczerze, że jak nie wiem, czy oglądaliście te filmy z Gaspa, nie? To ja widząc, jak on tam Tak, wyglądał, to myślałem, że na scenie będzie bardziej taki, wiecie, nie? Jeszcze jak Brunch w najlepszych latach, nie? ale Taki go trochę już. Myślę, zaciągnęło, że jak tam trochę pierwszy też raz. za mocno chciał zassać. No. No, go tam zaciągnęło, widać już na scenie to zaciągnięty był, ale też kuźwa, tutaj trochę było widać tyłem, że gdzieś tam jeszcze ta skóra się zbiera i gdzieś ten, o to Jose akurat. To jest chyba z finałów, bo wygląda tutaj okej. No, Okay. finał Miarę wyglądał mimo, że tam lepiej. był dziewiąty, no. No, ale on niestety rozczarował. No, tutaj ewidentnie coś poszło nie tak, bo no, był zamglony i nie był jakiś taki pełen. No tak, kuźwa, nie ten Jose, co Ja zrobił furorę słyszałem w w ogóle, że on wstawiał fotki z poprzedniego prepa. Rumunii. Nie zdziwiłbym się, patrząc na to, że jednak no dużo, był taki za mgłą, tak? Tu jeszcze brakowało kilku tygodni po prostu docinki no i ewidentnie jeszcze gdzieś tam, no ta diureza na pewno nie przeszła dobrze, bo i trzymał wodę i był taki lekko, jakby to No powiedzieć. właśnie, czemu te nogi są takie zamazane tu, co nie? Czemu tak wrzucili? Cholera wie, Ale wiecie no co? Nie wiem, czy to nie pamiętacie. byłoby raczej z tego prepu, bo tutaj już jest suchy w pień i skosy i cały brzuch, Wiecie co, więc ale nie wiem, czy no. pamiętacie. Wtedy było tak, przed Rumunią chyba, że widzieliśmy fotki 2 tygodnie przed. No i mówimy, kurde, szału nie ma, talia mu coś urosła i tak dalej. A potem na scenie dup, nie? Się okazało, że wygląda super, nie? A No. tu, jeżeli te fotki były faktycznie z tego okresu teraz, no to właśnie przemiana w drugą stronę, nie? Czyli 2 tygodnie przed wyglądał super, a na scenie już, No, no wiecie, typowo no. jakby Pickwick poszedł. No. No, coś tutaj poszło nie tak z diurezą, bo był, kurde, taki no, taki niewyraźny po prostu, ale wcale też nie był jakoś na tyle nabity, żeby gdzieś tam ta ostrość mu wyszła pozytywnie w odbiorze sylwetki, tylko tak naprawdę no, taki za mgłą mocno. Akim bardzo, bardzo pozytywnie. Powiem No. wam, że w przemianę, jaką on zrobił właśnie Tak. to było, miałeś takie jak?
I to też było Ale ty ciekawe, nawet. bo był ósmy, a nagle, czy siódmy, a nagle był czwarty, prawda? Porównaniu z top 4. Znaczy, no, w finale był czwarty, ale z obu Ogólnie konkursów, szósty, no bo no, w połowie tak. tak jakby no, policzyli mu punkty, co nie? Tak. No, No, ale ale. miał 20 punktów w finale, czyli był czwarty, nie? Był blisko. Tak. No, wiecie, gdyby wyszedł tak w piątek i. Znaczy, pierwszego i drugiego dnia, bo tam akurat Open było sobota, niedziela, no to byłby ten czwarty, tak? A jednak, no, na tych pre-judgingach tam ciężko powiedzieć czemu, ale no, nie było tego widać. Właśnie. Co on zrobił w jeden dzień, to jest szok. Ja wiem, co zrobił. No. A kto go prowadzi? Kuźwa, Kima, powiem szczerze, teraz nie będę ten. Aceto. Aceto, właśnie, kuźwa. No to To tam zrobił to, poszło. czego się Cedric bał. No, dziury poszły mocno. No, ale to jest właśnie kulturystyka, że ten pik, no. Kuźwa, nie można takich zawodach wypikować raz, tylko trzeba spróbować albo wyjść dwa razy bardzo dobrym, albo zaryzykować i raz wyjdzie to. Trafić w półfinał, co nie? Tak. No i właśnie Wiesz, różnie ale to jeżeli bywa. uważacie tak jak ja, co do układu dowolnego, ogólnie ja nie wiem, jak Akurat. oni oceniają ten układ dowolny i czy ten gest bez poser, jak to powinno być, wiecie, bo jak mówimy o układzie dowolnym, no to Antoine miał najlepszy. No, zrobił Dokładnie. furor. Nie mogę włączyć głosu, bo prawa autorskie. No, ale tam pod muzykę fajnie wchodził w te Tak, w pozy. Uruhaja, Lord of the Rings, No. a potem Get to the Chopo! Get to the Chopo! Kurde, no, aż, znaczy ja myślę, że Samsonowi dali to na takie otarcie łez, że gdzieś tam był stawiany, no, przez wielu jako faworyt. No i generalnie, no wiecie, no jednak co by nie było, Hadi kulturystą jest lepszym. Każdy tak z sympatii bardziej tego Samsona stawiał na To zwycięzcę. był najlepszy Hadi, jakiego widzieliśmy. No to też fakt, bo ostrość, pełność, po prostu wszystko było tak w punkt, że taki był balans tego wszystkiego, że po prostu, no najlepsza wersja Hadiego właśnie ever. Jak sądzicie, czy ta wersja Hadiego wygrałaby z Derekiem? Ja myślę, że Nie. mógłby, No. ale też nie będę tutaj rzucał, bo to wiecie, mógłby No, po prostu my sobie wygrać. debugujemy, wiadome. No tak, ale mógłby wygrać to. No. No, formę na pewno miał lepszą, nie? W sensie No, docięcie. no, Na pewno ale był też, czystszy. no bo tak na dobrą sprawę przodem Hadi przy Dereku wyglądał na Olimpii nawet trochę lepiej, tak? No tyłem tam była po prostu duża różnica, więc gdyby ten tył miał taki jak na Arnoldzie, no to by było naprawdę kuźwa. No, mógłby go No po dobra, prostu no i te przeskoczyć. wakum, no to on wygląda tutaj, no jak No. ktoś powie, że to nie jest estetyczne, no to sorry. No. Masakrat. To jest No. zajebiście estetyczne. Ja przyszła ma czwórkę ogólnie całe Udo jak dalej, jakby tak porównać praktycznie. No, Zresztą przywozić nawet żelazo z jeszcze dwójką. drugą. No, szok. No i Hadi jeszcze tu przodem jest ostrzejszy, tak? Na Olimpii był przodem po prostu ostry, a tył był zamglony, a przodem tu jest po prostu wiór, no i tył tak samo był po prostu, no, na żylety pocięty. Teraz Tak. zadam wam takie pytanie. Czy myślicie, że jest po prostu bardzo duża różnica pomiędzy pierwszym, drugim, a trzecim, czwartym miejscem? Bo chyba nam się wydeklarowało takie, że, bo możemy gdybać, że gdy Samson dotnie, prawda? No ale gdy? Ale wiecie co, nie ten moment jeszcze, po prostu tu Samson musi takiej dojrzałości mięśniowej nabrać, wiecie, Hadi trenuje całe życie, tak, No ale więc Hadi, wiecie, że Hadi jest w wieku Samsona albo nawet młodszy. no tylko, że no, Samson dużo później zaczął, ale no ale Hadi to jest po prostu zwierzęce mięcho, żeby Samson doszedł do takiego, po prostu takiej kondycji mięśni, to jeszcze, no wiadomo, się bardzo mocno poprawia i ja bardzo go lubię i kibicuję mu, że zajdzie kiedyś na No ten dobra, poziom. wiesz, ale my nie jesteśmy tutaj od kibicowania, a też Tak, od bycia jasne. obiektywnym na zasadzie takiej, że no. No jest różnica między Derekiem a Hadim, a potem jest taka jednak, no na ten moment jest jednak trochę dziura pomiędzy pierwszym, drugim, a powiedzmy o trzecie będzie Samson Nick.
No to tak, i wcale bym się nie zdziwił, jakby Nick, bo wiadomo, jestem pewien, że Nick postawi na taką docinkę, bo on musi po prostu, bo jego struktura nie jest, jak sami wiecie, najpiękniejsza. I jeżeli Samson nie będzie miał tej docinki, na jaką liczą te sędziowie z jego strony, no to Nick go może chapnąć. No, Myślicie, Nick że. bardziej pasuje, wiecie, wzrostem, sylwetką Tak. do Hadiego i do tego, nie? I do Dereka. I No. formę też ma taką w stylu Hadiego, nie? Więc to będzie, ja też myślę, że w tym zestawie to Nick by tam bardziej pasował na trzecie miejsce, jak będzie, jeśli chodzi o Olimpię przyszłą. No a też Samson, nie wiem, czy kurde, wiecie, on tam trenował u tego Milosa, to nie były duże ciężary, to było takie pompowanko, nie? Dużo serii łączonych, znaczy nie wiemy, jak to tam wyglądało na co dzień, ale przynajmniej to, co wrzucał już do neta, no to te treningi to nie były takie tęgi. Hadi tam jednak trochę dźwigał, tam był tydzień do zawodów, on tam ma 220 na siadach, miał czy na 240 i siadał, Hany krzyczał, a ten siadał, nie? A sam są takie raczej pompowanko i to tak właśnie ta sylwetka wygląda, że jest fajnie napompowana, ładnie wygląda, ale brakuje właśnie takiej ostrości, nie? No to też No i może. ważne też jest to, że, sorry, że jeszcze przerwę, że jak Samson zaczynał trenować, to Hadi był już mistrzem świata, nie? No, I to to chyba się jeszcze w zgadza. czasach, jak IFBB było z NPC połączone, nie? Czyli wtedy ten mistrz świata to było naprawdę coś, nie? No, ja myślę, że Samson przez te treningi takie gigant miloszowe, Ale to on nie więcej. robi gigant serii. Znaczy on, ale łączonych on robi bardzo dużo. No, on robi takie po On dwa bardzo. ćwiczenia. Nie. On rozpoczyna od ściągania i rozciągania, a potem już robi oddzielne. Znaczy, ja oglądałem ostatnio jakieś treningi, to tam To były. robił pierwsze dwa ćwiczenia razem, No. łączone, że przenoszenie nad głowę i ściąganie, a potem już robi oddzielne ćwiczenia. Okej, A jak ale no ty jest. robiłeś w Poznaniu, to jak ćwiczy? Też Tak ćwiczyliście, samo nie? To właśnie, jego. że dwa pierwsze i nic nie zmienił od tego momentu, tak samo jego treningi Okej. wyglądają. Też rak pulami kończy, identycznie Tak, tak to samo. akurat tak, no. No ale jednak to kurde, Hadi ma dużo takich, widać, włókien mięśniowych, takich miofibrylarnych, takich kuźwa gęstych, zwierzęcych i latami nabudowanych, a jednak takie trochę bardziej napompowane w cudzysłowie mięśnie, to jest trochę bardziej spowodowane taką hipertrofią sarkoplazmatyczną, tak? I to też treningiem. Losowo. Tak, Milosowo. Właśnie to chciałem gdzieś tam nawiązać do tego. I właśnie treningiem też te mięśnie mogą inaczej wyglądać, takim stylem treningowym właśnie na co dzień trenuję, tak? No i u Samsona widać. No Phil Heath też był takim właśnie troszeczkę takim sarkoplazmatycznym, napompowanym, jakby powiedzieć. I on też tak trenował na wyższych zakresach, że tak powiem, wyższej objętości i też te treningi były często właśnie w seriach łączonych, takie właśnie większe nacisk na takie pompowanko, tak? No ale No, ale. Phil, jak się odwracał tyłem, to był dorezany w pień. No No. tak. To już Tam tyle genetyka było jest. detali na tych plecach i wiecie, a szczególnie na dwójkach te takie pianina jakby. No. No, ja jak byłem na zawodach na WPF-ie, tam wiesz, było malowanie od państwa Piotrkowiczów, no i gadałem z Robertem, nie? No to on właśnie powiedział, że najlepszy kulturysta, jakiego widział na żywo z bliska, bo mówi, że zawsze był na Olimpii. Jak już potem były finały, no tam był wiadomo 16 czy któryś, no tam miał możliwość usiąść w pierwszym rzędzie, zaraz za sędziami, z bliska to widzieć. No i mówił, że Phil Heath to, że nie dało się porównać nikogo innego, nie? No, Do to niego, że samo. on po prostu był tak, że był nadmuchany, pełny pękaty, że te po prostu mięśnie miały rozerwać skórę i on był teoretycznie taki nadmuchany, ale mówi tam, gdzie miał być, wiesz, wyprążkowany, czyli na dupie, na dwójkach, i tak dalej, to tam był, nie? Tam były pręgi, a w innych miejscach był taki jak Ludwik Michelina nadmuchany, No, nie? taki. No i że był taki komplet, że w tych latach, wiecie, 2011, 2012, to pierwsze lata, co wygrywał, nie? No to wtedy on wyglądał fenomenalnie. Potem mu, wiadomo, ta talia zaczęła uciekać, to się zaczynało rozchodzić, no ale to też właśnie jakieś problemy zdrowotne się zaczęły dziać, nie? Ale póki był w sztosie, jak ktoś chce Phila Heatha zobaczyć w takim dobrym ujęciu, to jeszcze nawet na Arnoldzie jest taki filmik, Arnold Classic 2010, Phil Heath, sobie Włączam. wpisać. Tak, i oni, kurde, tam super wyglądali. Była tam taka obsada, że wiecie, Kai, Branch, tak dalej, wszyscy chodzili. No i Phil, jak, kurde, pozował, to wszystko tam było widać. Mimo, że nagranie wcale nie było jakieś tam super, super jakości, nie? Bo to 2010 rok, wiecie, dzisiaj te kamery, no, są lepsze, nie? Ale, kurde, no, wyglądał fenomenalnie, nie? Jak A potem wiecie na słyszę, przykład, że...
że ktoś, kurde, krytykuje Phila Heata, bo on brzuch, no brzuch to mu wyszedł na koniec kariery, nie? A to, że chłop przez 20 lat, znaczy może przez 20 lat, ale kartę wygrał w 2006, Olimpię w 2011, nie? Dobrze mówię? Dobrze. I 7 Olimpii wygrał, no to wiecie, nie patrzymy na niego przez pryzmat ostatniego roku czy dwóch, tylko kurczę przez jego karierę, nie? No i wygrał kurwa 8 razy Olimpię. To jest... Siedem. Znaczy 7, 7. Przepraszam, kuźwiesz, mi się... No, a też zauważyliście, że często zaczynamy doceniać sylwetki dopiero, gdy ci zawodnicy kończą kariery? No, też tak No. było. Też tak bywa, bo kuźwa, jak on to wygląda naprawdę. Dopiero wtedy się Zobaczymy, jak patrzy tytuły mu wróci. i ma się takie, kurde, no tego już nie będzie. No, to tak właśnie często jest, bo jednak wiecie, no jak ktoś już dominuje, tak jak chwilę swoje 7 lat z rzędu, no to już tak ludzie trochę przywykli do tego, a to była po prostu abstrakcja. A po czasie jednak jak patrzysz na to właśnie wstecz, to masakra. A wiecie, że w Ludzie. 2013 ogólnie jak Phil wyszedł, to powiedzieli mu, że ma zejść ze sceny? Tak, on było to, że nie wzięli go do porównań na No początku i on powiedzieli, był. że tak dominujesz Phil, że nie musisz. Tak, i on był zszokowany, co się dzieje, bo on nie był tego pewien, bo ja słuchałem na Hanego Ramboda z nim właśnie wywiadu. Te dwie części? Tak, te dwie części fajne. Zajebisty jest, co? No. I właśnie na początku nie wiedział, o co chodzi. On był zszokowany, czy coś poszło nie tak. Nie biorą go do porównania, on był tak dominujący, że nie musieli. Ale wyobrażajcie sobie, że stoicie i macie takie number 268, leave the stage. I macie takie... Ja tak miałem, pamiętam na... Znaczy, no nie tak samo, ale pamiętam na Mistrzostwach Polski w 21. Wyszliśmy, zrobiliśmy jedną rundę, ja byłem z boku, cały czas byłem z boku, jedną rundę, dziękujemy, możecie zejść. I miałem takie, no przejebałem, jestem czwarty, co nie? No a po prostu mieliśmy obok siebie ja i Balcerzak, Dawid, pozdrawiam, i Dawid był drugi. No to po co sędziowie mieli rotować, skoro mieli jasno określone, co nie? A obok Dawida stał Kuba Pestka. No to mieli jasno określone, że trzeci z drugim, prawda, drugi z pierwszym, więc nie rotowali, tylko powiedzieli, okej, możecie zejść i tyle. No czasem tak się zdarzy, takie ułożenie, ale rzadko to jest. Chociaż Ale stałem, niektórzy... miałem takie... No, to jest takie uczucie. Ja Ale... wtedy pamiętam, Maniek Tomczuk był na backstage'u. Ja go pytam, ty Maniek, co mnie zdyskwalifikowali, czy jaki chuj? A on tak patrzy na mnie, mówi, wiecie, że nie wiadomo, o co chodzi. No i potem właśnie wyszliśmy, no i fajne wspomnienia w ogóle. Ale fajnie, bo to tak zaskakujące, nie? No Ja takie... miałem, no, ja miałem podobnie w Rumunii w 2021. Nas tam w finale była szóstka, więc też tak niesymetrycznie. I nie wiedziałem, z której strony w ogóle stoję. Czy to jest środek, a to nie był środek, bo raz, że dwóch było w środku. I dwa, że ja widziałem tak na dobrą sprawę, znaczy nie widziałem jednego zawodnika ze swojej skrajnej lewej, a byłem drugi od, nie, inaczej, ze swojej, tak, swojej skrajnej lewej, a byłem, kuźwa, jakby to powiedzieć, byłem na takiej pozycji, że myślałem, że jest nas piątka i że jestem na trzecie typowany, nie? Mówię, kurwa, nie? I tam, wiecie, pozuję, walczę ile się da, no i schodzimy, mówię, kurwa, nie? Trzecie będzie max, nie? A dopiero później na nagraniu zobaczyłem, że to była szóstka. No i nie wiadomo, który był stawiany na pierwsze, drugie, tak? No i takie kuźwa pozytywne zaskoczenie, że to jest fajne uczucie. Fajnie w tą stronę się zaskoczyć niż gdzieś tam, Nie wiecie. będziemy grali kapitanów Ameryka, którzy powiedzą coś tak oczywistego, że wiecie, o Samson, co musi zrobić, dociąć. O wow, no każdy to wie, prawda? Tylko który trener mógłby zrobić to najlepiej? Który myślicie, trener by pasował do takiego stylu, do właśnie tego typu sylwetki? Ja Bo powiem szybko, no, dla mnie zależy, czarnik. no właśnie też... Czy to by było słuchanie się, bo na zasadzie tam Beef Stew wczoraj oglądałem i mówi, że na przykład słyszał, że Samson nie lubi jeść ryby. No i no, jesteś trzeci na świecie, no jedz cholerną rybę, co nie? No. Teraz Tak, cytując skardio słowa mówiłeś, Beef Stew, co nie? ty to skardio mówiłeś, że nie lubi kardio. No to Milosz mówił, że wiesz, Milosz na wywiadzie z Denisem zapytany, że czemu nie robi więcej kardio, no bo on nie lubi. To Milosza słowa. No to masz takie, no wiecie, no i który trener byłby taki po prostu odpowiedni do tego typu sylwetki? Dla mnie No jakby się słuchał w pełni, to Chad Nichols.
bo No, że Chadwickowski, Chadwickowski, myślicie, że tak. Samson byłby, skoro tutaj Adam wspomniałeś, że nie chce ryzykować odwadniania, no to uczada To raczej. uczada by się nie sprawdził. Ale jak się, ja wiem, o co chodzi sobie, ale mówię. Tak, ja powiedziałem, jakby się słuchał, nie? No. Jakby Jakby się się słuchał, słuchał. no to ślepa małpa albinos może go poprowadzić. Tak, ale wiecie, na Tak, przykład, tak. jeśli chodzi o taką docinkę, to z takich cement faktory na No, pewno też tak wychlastany myślę. zawsze do pół wypuszcza zawodników. Tylko nie wiem, czy za mocno by nie wybiedził wtedy Wiecie Samsona. co? Ja myślę, że jakby Samson był taki właśnie dochlastany na wióry i później załadowany, to jest, wiecie, on ma murzyńską genetykę i to naprawdę fenomenalne, to by mógł jeszcze wyglądać na bardziej nabitego i Oj, nie pyłowego. wiem. Popatrz, jak był rok, w którym właśnie powiedzieli: o, dotknijcie Ramiego w pień. No i docięli Ramiego w pień, było 2017. O, I ale wyszedł Rami docięty, a nie był w ogóle. Był wtedy, co zaczęli na niego mówić small Rami. Rami to nie był murzyn. No, ale też taki, wiecie, podobny gen, który zje 50 węgli i to Niby czarny tak, murzyn, niby żeby dało w tak, tych nie? nogach, co nie? Ale tam I też myślę, potem... że dziury poleciały zbyt dużej ilości, no ale z kolei u Samsona też trzeba było trochę no, można tu dywagować właśnie, kurde. Dobrym trenerem też jest, jeśli chodzi o formę, może dużo mniej popularnym, bo zależy, bo biznesmen jest to świetny, to jest Doran Hamilton, nie? On Antoana szykuje i od Hamiltona nikt nie wychodzi bez formy i każdy wygląda dobrze, nie? Każdy trzyma naprawdę wysoki poziom, nie? Tyle, że to jest taki trener, no, że nie ma nikogo takiego stopki, nie? Też on tak chyba nie wiem, nie zależy mu bardzo, on ma inne sprawy, inne interesy, więc wiadomo, tych swoich zawodników, co sponsoruje, im może pomagać, ale tak nie wiem, czy jest mocno zainteresowany tym, żeby pozyskiwać jakieś wielkie nazwiska, no bo wiadomo, to też czas absorbuje. No ale od niego zawsze wychodzą przygotowani i Antoine tutaj wyglądał super, nie? Na tych zawodach. No ale Antoine to też genetyk, wiesz, i go nie ciężko go dociąć. Ostatnio właśnie No. Antoana trzeba ryzykować, żeby nie przeciąć, aż o tak to nazwę. Tak, On był ale tak. cały to też jest genetyk, się wiesz, to tak. Ale Cóż. genetykiem, wiesz, na zasadzie łapania i trzymania wszystkiego w koło. Bo on i trzyma fat, i trzyma mięso. No. To tak. No, Antoana tam ponoć też musiał Dendaria Chymka stopować, bo on miał tak, że przykładowo pozował rano godzinę, później robił trening, później znów pozował, później chodził gdzieś tam coś, żeby cały czas coś robić. I cały dzień tak naprawdę on zapierdzielał, chodził, coś robił w kierunku właśnie poprawy formy. I tam musiał go stopować, żeby on zluzował, żeby on poszedł na steka sobie, żeby po prostu wychillował, bo on cały czas coś robił, nie? A I to wiecie, też. ile ważył ten stek? Nie, to akurat nie wiem. Nie wiecie? Kilogram. O kurwa. Okay. Ale Antoine to może coś tam po nosie dawał, bo on już kiedyś takie Już na historie miał pewno i nie też. dawał, już on w drugą stronę odbił. No, ale wiesz, chodzi mi o to, że jeśli ktoś tyle pozuje, tyle robi, nie wiem, kardio, treningu, wszystkiego, no, jak ktoś naprawdę ma dużo treningów i tak dalej, to potem często właśnie ten nit lubi spaść, nie? Bo gdzieś tam ludziom się nie chce takich normalnych rzeczy. A ten jak nakręcony ciągle chodzi, nie? Znaczy ja wiem, że on jest ogólnie taki świr trochę, nie? Pozytywny, no ale jak mówię, kiedyś miał tego przeszłość, to może ma jakieś takie patenty na to, żeby mieć Może po energię cały dzień. prostu przeniósł nadmierne, tak jakby wiesz, z jednej Uzależnienie. skrajności w drugą. No, że Na tej swoją zasadzie, nadpobudliwość. że wiesz, że nadpobudliwość tam mu została na tej zasadzie, że on musi robić więcej, musi robić więcej, musi robić więcej, bo ma nad tym kontrolę. Wiesz, o co chodzi? Ma kontrolę nad tym, ile włoży do gara, ile kroków zrobi, ile pójdzie, ile, że może to wszystko robić. No, to też jest taki aspekt psychologiczny. Chociaż ja też jak prep zaczynam, to znaczy zaczynam całego prepa, ja cały czas coś muszę też robić. I mi kuźwa trudno na dupie usiąść. Nawet jak jest człowiek wyrąbany, to cały czas masz w głowie, żeby coś robić, żeby zbliżyć się do lepszej formy, do celu, ale nadmierne właśnie nie jest też dobre, bo wtedy łatwo aż przegiąć w drugą stronę i się zabiedzieć po prostu. A jesteście bardziej produktywni na prepie czy O. na masie? Ja Ja się zawsze zdecydowanie. zastanawiam, od czego to zależy. Czy kurwa przez to, że klen leci i inne takie rzeczy, czy serio, wiesz, po prostu ten deficyt, nie? Ale ja mam wrażenie takie, że też jak wracam na przykład po treningu, nie wiem, coś jeszcze, nie wiem, podjechałem na chwilę gdzieś i zeszło mi dłużej, po coś na drodze, bo coś tam. I wiecie, już minęła chwila od treningu.
a ja jeszcze nie jadłem, bo miałem sobie w domu na spokojnie zjeść, a tu się okazało, że droga się wydłużyła. No to też mam wrażenie, że jestem taki, wiecie, na takim głodzie i jestem w stanie szybko, na szybko dużo Tak. rzeczy ogarnąć, nie? A jak już człowiek tak zje, usiądzie, to już jest taki. Znaczy, no, szczególnie na masie tak jest, że tak Tak, człowiek, no. no, usiądzie i A tak na się lewicy jest rozleniwi, zawsze no. lepiej z tym, nie? No, To była cała micha żarcia, panowie. Powiem wam, że już no. jak któryś raz wkładasz to samo do gęby dzień w dzień przez x tygodni, to tak rozleniwia, że No. wiecie, że po prostu jak masz tego jedzenia mniej, to masz takie, w końcu się cieszysz. Ale wiecie co, ja tak teraz tak wykminiłem, że może to jest na zasadzie takiego pierwotnego instynktu, że jesteśmy głodni, to jesteśmy bardziej pobudzeni, żeby polować, żeby coś, wiecie, szukać żywności, cholera wie, ale To gdzieś nie jest tam, głupie, to nie jest głupie. no tak No. teraz po prostu mi przyszło do głowy, jak tak rozmawiamy. No tak, bo nawet jak zjadłeś na redukcji, to mimo wszystko te, wiesz, hormon greliny czy leptyny, no, są troszeczkę Dalej, zachwiane, nie? tak, dalej. I I dalej dalej nie byś... jesteś syty. No, ale wiecie, nie jesteś syty taki właśnie i nie masz tego takiego rozleniwienia po posiłku, tylko dalej gdzieś tam ta energetyka jest. Z reguły to jest tak, że później pod koniec dnia te bateryjki się wyczerpują i jest No. dętka, ale tak to nawet człowiek jest bardziej nakręcony. A powiedzcie mi, może takie głupie pytanie, znaczy nie głupie, bo to nie jest głupie, to jest takie ciekawe pytanie. Ile bylibyście w stanie poświęcić dla kulturystyki? Można, to jest za dużo i tak człowiek poświęcił. To jeszcze takie pytanie, ile No do bylibyście. jakiego momentu, tak jakby, kiedy byście powiedzieli stop, Ja jak już że do. zdrowie po prostu Bo właśnie jak przecież. jesteśmy już przy No. temacie Samsona, prawda? Poruszyliśmy to, że on nie chciał nadmiernego odwodniania i tak dalej, to padło mi to do głowy, także kiedy jest ten moment i myślę, że my też mamy łatwiej, bo nie jesteśmy na poziomie Samsona. No tak, no i to no dla mnie to jedynie taki determinant to jest jak zdrowie siada, bo wszystkie inne aspekty, no wiadomo, jak gdzieś tam też cierpi na tym, no nie wiem, nasze bliskie osoby, no to znaczy to jest nasz wybór, tak? To też trzeba coś poświęcić, ale już zdrowia to nie powinno się poświęcać, bo jak już zdrowie podupadnie, to my nawet z tej kulturystyki będziemy musieli i tak zrezygnować, więc to jest aspekt. Na pewno. Na pewno, wiesz, jak sobie rozpierdzielisz tak zdrowie, że po prostu nie będziesz w stanie, wiesz, no, przygotować się do zawodów, no to kuźwa. No to już No, ale jest wiecie to. co? No to tak się mówi, kulturystyka i tak dalej. Na tym poziomie, co jest Samson, jak popatrzycie na wszystkie No inne sporty na tak. najwyższym poziomie, tam nie ma takiego życia rodzinnego, jak się nam wydaje. To znaczy posłuchać sportowców, nawet sobie popatrzeć, nie wiem, na takich nawet głupich piłkarzy. No, Oni choćby. mają weekend mecz, środa Ligę Mistrzów na wyjeździe na drugim Cały końcu czas latają. Europy, znowu mecz i tak dalej, to oni też są cały czas w rozjazdach. Oni nie siedzą w domku z rodzinką i wiecie, nie wiem, nie bawią się z dziećmi, tylko nie mają na to czasu, nie? Jak posłuchasz innych gdzieś tam jakichś lekkoatletów i tak dalej, czy rewelacyjny materiał, tu polecam każdemu, jest wywiad Pawła Pawlaka. Paweł Pawlak. I on z Szymonem Kołeckim robił wywiad. I tam Szymon Kołecki idealnie to wszystko opisał, jak on był zawodowym sportowcem, jak wyglądały jego przygotowania i tak dalej. I dla niego priorytetem było zostać mistrzem olimpijskim, nie? Wygrać igrzyska olimpijskie, złoty medal przywieźć. No No tam chyba i. o tym basenie cały czas mówił, że rano wstawał, tak? Wiesz co, akurat tam nie było chyba o basenie, ale on tam Okej. na przykład, wiesz, Okay. oni mieli na przykład tak, że mieli 8 tygodni zgrupowania. 2 tygodnie wracali do domu i znowu 8 tygodni, nie? To on nie wracał na te 2 tygodnie do domu, tylko jechał już w następne miejsce zgrupowania, trenował sam z jakimś tam trenerem, nie? I tyle, nie? Jedyne, co mogła, no to rodzina do niego przyjeżdżała, wiesz, gdzieś tam na jakiś pokój w hotelu im wynajmował, no i po tych wszystkich treningach gdzieś tam z nimi spędzał czas, nie? No i wiesz, ktoś to powie, o, już tam hobby dla rodziny, no. Wiesz co, z drugiej strony, jak ktoś się z nim wiązał i wiążą, że się jest zawodowym sportowcem, że to jest twój sposób zarabiania na życie, no mało jest ludzi, co pracują na 2 etaty, też ich nie ma po 12 godzin w domu, wracają wyrąbani i też tego czasu za dużo dla bliskich nie mają, nie? I wiecie, tutaj jest taki poziom sportowy już na tyle wysoki, że to się kalkuluje. Po co innego, jeżeli ktoś, nie wiem, zaniedbuje rodzinę, bo startuje o Puchar Wójta i po wszystkim, wiesz, wydał kupę siana, zaniedbał, wiesz, rodzinę i po wszystkim ma pucharek za 3 dychy na półce,
No jest to satysfakcja jakaś, ale jednak no, czy to się kalkulowało, nie? A tam, wiesz, na tym poziomie, jak już oni zarabiają naprawdę dobre pieniądze, no to niejako, póki kariera trwa, no to zarabia na siebie i na całą przyszłość rodziny. To jest na przyszłość właśnie. On Tak, zdobędzie a potem mistrza się kończy olimpijskiego. 40, 45 i będzie sobie już siedział z rodzinką na spokojnie. No fakt, dzieci już często dorosną w tym czasie, Ale to ale za wiesz. coś. No ale emerytura sportowa będzie wpadać, no i generalnie zapewni lepszą przyszłość rodzinie, więc po części może to tak wyglądać, że to jest samolubne, ale on tak naprawdę, wiecie, jak zadba o swoje sukcesy, o swój rozwój, o swoje finanse, to później zapewni to ten lepszy byt rodzinie, tak? Więc to. Tak, bo co, Szymon powiedział coś takiego, że no, ma nieruchomo, ma swój dom, nie ma, wiesz, nie musi płacić kredytu, ma dom, ma jakieś tam nieruchomości, nie, z których też ma jakiś tam dochód, będzie miał tą emeryturę za medal olimpijski, więc jest to jakieś, wiesz, poukładane, ma wszystko zabezpieczone, miał też jakiś sponsorów, kupę lat, co mu tam płacili kasę, więc wiesz, kwestia tego, co ktoś z tą kasą robi, bo jeżeli ktoś je, ma swoje, cudzysłów, 5 minut, a u niektórych to może być 10 lat i więcej, i wiesz, i korzysta z tego, i od razu inwestuje mądrze, też inne biznesy, inne sposoby, żeby te pieniądze rozmnażać. No to tak jak mówimy, nie? No dobra, 10-15 lat kariery, dziękuję, i rodzina też ma poukładane, nie? No, wszyscy chodzą do pracy, więc on też jest niejako w pracy, nie? Tyle, że czasami no, przez wyjazdy i tak dalej jest bardziej gdzieś tam zaangażowany, znaczy więcej go nie ma w domu. Natomiast, no, wiesz, to tam się już to kalkuluje, nie jest to też powód. To, że on sam twierdził, że tego nie robił dla kasy, tylko ze swoich gdzieś tam ambicji, no ale kasa przy okazji wpadała, jak się już jest na takim najwyższym poziomie, nie? I teraz możemy zadać sobie pytanie, czy na najwyższym poziomie istnieje coś takiego jak balans? I odpowiedź jest prosta. Nie ma czegoś takiego jak balans, gdy chcesz być jednym z najlepszych. I tu nawet nie mówimy o kulturystyce. Tak, Zobaczcie, po jak pracy. na pewno słuchacie tam, czy to podcasty, czy nawet Zen Jaskiniowca, jak mówił o No Dan tak. Penny. Tam nie było żadnego balansu. Tam jest zapierdziel dzień w dzień, wstaję o tej samej godzinie, robię to samo i tak dalej. I temu jest, gdzie jest. Wiadomo, że to są wybitne, a nawet ponadprzeciętne jednostki, ale teraz o takich mówimy, tak? O mistrzach olimpijskich, o mistrzach świata, tak? O osobach, które na tym kreują całe swoje życie. Tak, ale Dawid, ty czytałeś na przykład na pewno odnośnie Jordana, odnośnie Kobe Bryanta, kurczę, jak on się nazywał teraz, ten ich trener taki od przygotowania fizycznego, kurde, on Jordana, No Jordanem pracował, te kurczę. książki pisał Tak, niezwyciężony. czekaj, No. kurde, czekaj, jak się nazywał teraz. A, dobra, mniejsza Ja z tym, wiem, na możemy się... podcastach to też było u tego u Tak, no Zagniewski. to On też. tam... No. Dokładnie. I tam było cały schemat myślenia podany, nie? I tam oni, ci ludzie po prostu mieli obsesję na punkcie tego, żeby być najlepszym, żeby wygrywać. I tam nie było To jest momentu zaraz gość, sprawdzam. odpuszczam czy coś, tylko kurde się jechało do końca, nie? I wygrywali. I tam nie było świętowania. Był jeden dzień świętowania, na drugi dzień już się brali do pracy, żeby za rok znowu wygrać, żeby znowu być lepszym, nie? I teraz niech ktoś powie Jordanowi, że był odklejony, że no bo jak się posłucha tej całej historii. Gruber. Tak, Tim Grover, tak, Grover. A, tak, Grover. Tim Tak. Grover, dokładnie, Grover, no. Też swoją drogą podobno była taka historia, że on skończył studia, wysłał jako swoją ofertę, wysłał po zawodnikach NBA i wysłał do Tak. Chicago Bullsów, do wszystkich zawodników Tylko oprócz nie do Jordana, Jordana. a odezwał się tylko Jordan. Tak. I gdzieś tam się spotkali, dogadali, i po iluś tam latach potem Jordan mu płacił, żeby on z nikim innym nie pracował. Tak, no wyłącznie, żeby go miał. Wiecie, dużo też pewnie było tam zbudowane na zasadzie takiej trochę, wiecie, zawsze się dodaje takiej troszeczkę mitomanii na tej zasadzie, żeby ta książka się lepiej sprzedawała, w stylu, że Jordan powiedział, że jak spotka go na ulicy, to go zastrzeli Tak, i tak dalej. zastrzeli. No Także. ale to fakt, ale wiecie, no właśnie to już też są, tu jest tematyka sportowców, tak? Ale właśnie wielu ludzi sukcesu kuźwa, no na każdej płaszczyźnie, no nie ma takiego czegoś jak balans, jak już chce być wybitnym, tak? Arnold był najlepszym kulturystą w swoich latach, później był najlepszym aktorem, był świetnym politykiem. I on zaniedbywał, znaczy zaniedbywał, jakby to nie było. To nie było życia rodzinnego takiego, Nie, jak większość miał. wyobraża sobie, nie? Tak, dokładnie. Tylko tam bardzo dużo poświęcił na rzecz tego, że no, osiągnął to, co osiągnął. Nawet Ale z teraz Narod. pokojówką, No to wiecie, no akurat tam było, no,
sytuacja Wszyscy gdzieś tam. popełniamy błędy, wszyscy popełniamy błędy. Dokładnie. Ale właśnie nawet na Arnold Classic mówił taki właśnie taki był taki seminarium z nim i właśnie mówił, że kurczę, dla niego najgorszym uczuciem, ale musiał to znosić, bo miał te wyższe cele, było to, że na przykład dzieci mu mówiły, że nie był na ich, nie wiem, przedstawieniu szkolnym, że tutaj A się on mówi nałyżwił. wtedy: screw your freedom. Ale generalnie właśnie mówisz, to były dla niego najgorsze uczucia, no ale brał to na klatę, bo musiał tak, wiecie, no były pożary w Kalifornii, on był gubernatorem, on musiał temu zapobiegać i on tam kilka miesięcy to był jak na szpilkach, tylko od rana do wieczora przeciwdziałał tym sytuacjom, tak, no i no wiecie, no, na, tak, no każdy wybitny człowiek no, nie używa, nie ma w jego słowniku słowa balans, to po prostu nie To istnieje. jest waszym idolem. No właśnie dla mnie Arnold. Ale o właśnie, o to jest fajny motyw, bo wiele osób mówi teraz, wiecie, na zasadzie: Arnold zrobił to, to i to, wiecie, o czym mowa, ale na Arnolda większość, jak patrzy, to nie patrzy na niego na zasadzie jego polityki, a wzorują się właśnie na tym, jakim był kulturystą, aktorem i co osiągnął, gdzie doszedł, a wiesz, od razu zostanie on ucięty, tak jakby to wszystko, co wzorowanie się na nim, przez słowa, które powiedział. Znaczy, mówię, dla mnie to jest, no, to jest mój idol po prostu z tego względu, że kurczę, ja za mało lat jakoś, na 100 lat, jak zacząłem trenować, wpadła mi jego książka w ręce i po prostu odmieniła moje podejście do życia, moje życie. A Jak czytałeś czytałem, najnowszą? tak, jasne, że tak, mam nawet to, 5 metrów od siebie gdzieś tam leży, ale generalnie jak wtedy przeczytałem tą książkę i przeczytałem to, że taki fragment, w którym on opisywał tą swoją małą wioskę, to, że tak marzył wyrwać się, to mnie tak tknęło, że mówię, pierdziele, na drugi dzień wsiadłem w autobus i pojechałem po prostu do stolicy, tak? To było takie moje Ile tchnienie. miałeś wtedy w kieszeni? Dwie dychy. Poza tym, że kupiłem bilet, miałem dwie dychy. Pamiętam, że wystarczyło mi 15 zł kosztował bilet powrotny i piątkę, żeby się poruszać komunikacją po Warszawie. Tyle wtedy miałem. I co wtedy zrobiłeś pierwszego dnia w tej stolicy? Wiesz co? Jak wsiadłem w autobus, to miałem internet w telefonie, prawda, ledwo chodził, ale miałem internet i wysyłałem CV, gdzie się dało. Wpisywałem na OLX-ie, na Gumtree, siłownia, suplementy, to co mnie interesowało, treningi. I wysłałem CV przez drogę wszędzie, gdzie się dało. Dojechałem do stolicy i zadzwonił do mnie gość, który otwierał sklep z suplementami, że chce ze mną właśnie umówić się na rozmowę o pracę. I pojechałem od razu do tego gościa i dostałem pracę tego samego dnia. To było takie zrządzenie losu, że szok. Jak to Ja ci opowiadam powiem, że ja ludziom. miałem podobnie, bo ja też tego samego dnia, jak jeździłem wozić CV No. do klubów fitness, to tak samo. Akurat zawiozłem ostatnie CV i dostałem telefon z pracy, w której, wiesz, spędziłem ponad rok. Także to jest No. też bardzo ciekawe. I tam się właśnie tak rozwinąłem, do początku miałem. Adam, o twoim idolem kto jest? Nie mam jednego idola, wiesz co, zależy jak na to patrzeć, nie, bo to Nie pod musi być kątem, wiesz, turystyki. ja wiem, ale tu wiesz, kto inny mi imponuje pod względem etyki pracy, kto inny imponuje, wiesz, pod względem, nie wiem, jakiegoś zachowania spokoju, opanowania w różnych sytuacjach w życiu, kto inny mi znowu imponuje właśnie, nie wiem, jakimś podejściem, kurde, do ludzi, do świata, do problemów, nie, jakąś taką zaradnością emocjonalną, więc ciężko mi wskazać jedną taką osobę, nie. No, To fajnie jakiś by było taki wskazać. miks, powiedzmy, trzech osób. No, to jeszcze komplikujesz bardziej. No, no właśnie, ja ci teraz nie podam tak dokładnie, wiesz. Jeśli chodzi o etykę pracy, no to wiadomo, można podawać kilku przynajmniej sportowców, nie, wybitnych, no ale no, jako, że sport nie składa się tylko z życia, nie, znaczy życie nie składa się tylko ze sportu, no to też tak jak mówię, nie, wiesz, tą osobę, które gdzieś mi imponują właśnie takimi innymi cechami lub czymś takim, wiesz, ja lubię ludzi, którzy mają gdzieś tam empatię, którzy też, wiesz, umieją sobie radzić z jakimiś problemami i wiesz, ludzi, od których można się coś nauczyć, nie? To jest też coś dobrego, nie? Że obserwujesz, wiesz, człowiek sam o sobie, wiesz, nawet jak jest z zewnątrz pewny siebie teoretycznie, to wewnątrz każdy ma wątpliwości, nie? Prawda. I nigdy nie wiesz, czy zachowasz się dobrze, czy zrobisz sobie dobrze. Często ludzie w siebie wątpią,
A jak widzisz inne osoby, które, wiesz, są takie same jak ty, nie? I teoretycznie, wiesz, nie mają nic, wiesz, specjalnie więcej, wiesz, nie urodziły się w jakiejś, nie wiem, super zamożnej rodzinie albo coś i nagle dokonały czegoś, albo, wiesz, są na jakimś poziomie takim, wiesz, intelektualnym, nie wiem, rozwinęły biznes, umią się, nie wiem, dogadywać z ludźmi, odnajdywać w różnych sytuacjach, nie? Fajnie się wzorować, wiesz, wtedy na takich ludziach, którzy, wiesz, pokazują ci, że ty też możesz, nie? Generalnie, wiesz, jesteście na tym samym poziomie, nic was nie różni i ktoś ogarnął, wydawało ci niemożliwe się dla, niemożliwe coś, co by wydawało się, że ty tego nie zrobisz, bo nie wiem, bo nie umiem, nie mam kompetencji, nie? I fajnie jest takie rzeczy obserwować i budować taką też wiarę w siebie, nie? Że kurde, on zrobił, to może ja też spróbuję. No i potem jak człowiekowi wychodzi lepiej lub gorzej, a najczęściej jest tak, że najciężej jest zacząć robić, Zacząć, nie? tak wtedy idzie, no. Tak, powiecie, jest masa takich rzeczy, gdzie odkładacie na potem, a bo ja się nie znam, ja nie umiem, a człowiek się nie uda i tak dalej, i lata lecą, nie? A jak już zaczniecie działać, to nawet jak coś nie do końca pójdzie po waszej myśli, no tak się już tu zaangażujecie, to i tak będziecie starali się to wyprostować. Będziecie uczyć się na błędach i gdzieś tam będziecie się rozwijać, czy to tak jak mówię, czy to sportowo, biznesowo, nie wiem, rodzinnie, jak tam kto wiesz, kto chce, nie? Generalnie nie mam idoli, nie mam jednego jakiegoś idola, osoby, którą, nie wiem, jakoś wskazałbym jednoznacznie, że to jest mój idol, bo też ciężko powiedzieć czasami, nie? Wiecie, mamy czas social mediów, które są strasznie zakłamane. I ludzie, którzy w internecie są przesympatyczni, to często w życiu codziennym są tragiczni. I no tyle, sami wiecie, że tyle wałów, co jest na Instagramie z pięknym życiem, to ja sam pokażę ludzi, którzy stoją przy bogatych furach, lansują się, a jak przychodzi co do czego, to śmiesznych kwot nie mają, albo wiesz, nie? Kasę pożyczają, bo nie ma. Bo nie ma, ale na Instagramie Tajlandia, wiecie, nie? I te sprawy, nie? No, znamy Więc tą sprawę. tak wiecie, no, obserwując gdzieś tam, no, mógłbym wymienić jakieś tutaj, wiecie, osoby gdzieś tam, nie wiem, z rodziny, znajomych, tak dalej, no ale to nikomu nic nie powie tak naprawdę. I no, tak jak mówię, nie? Fajnie wyciągać od każdego coś, nie? Spoko, jak wiesz, ja nie mówię, że jak ktoś ma jednego takiego idola, jak sama Arnolda, bo Arnold jakby nie było, no jest też osobą, która imponuje przede wszystkim swoim mentalem, nie? To, co osiągnął. Właśnie, to ci Tak. chodzi o kulturystykę i sylwetkę, tylko o ten mental. I właśnie tylko Tak. to powiem, Adam, to, co właśnie ty nawiązujesz, że ja czasem, jak miałem takie wielkie, jakieś, no dla mnie wielkie decyzje trudne, to sobie właśnie myślałem, kuźwa, ktoś to zrobił, ja też mam dwie ręce, dwie nogi, sprawny mózg, chcę pracować, chcę to zrobić, i szedłem w to i wychodziło najczęściej, tak? Więc No, właśnie ale takie wiesz, podejście. zawsze jest coś takiego, jest taki paraliż. A co, jak się nie uda? I to się już bierze z wychowania, nie? Bo to już nie wiem, czy zauważyłeś, że w takich rodzinach, które nie wiem, nie są, nie mają takich osób, wiecie, nie wiem, rodzice nie są tacy, wiecie, przełomowi, przebojowi, jacyś rozwijając, wiecie. Adaś, ja jestem z małej wiochy, to tam po No prostu właśnie, nie? wszyscy Ale tacy wiesz, byli. Ja stamtąd tak. chciałem uciekać, dlatego, bo czułem Nie, się rozumiem, nie? czuł. Tak. No i wiesz, u mnie rodzice też byli, wiesz, zwykli ludzie w normalnych pracach, zanim tamten. No i to jest zawsze takie, oni zawsze. No martwiąc się o ciebie zawsze ci powiedzą, że wiesz, z jednej strony ci kibicują, ci pomagają i tak dalej, ale z drugiej strony, a dziecko, a może nie ryzykuj, bo co jak nie wyjdzie, Celuj w te stracisz. niezbędne minimum i na tym Tak, osiągnij. i musisz te bezpieczne minimum i tak ci wyograniczają, wiecie, to co dla twojego mózgu jest bezpieczne i nawet jest chujowo, to jest stabilnie i możecie sobie tutaj jakoś żyć, bo może przewidzicie, co się stanie, nie? A jak spróbujecie czegoś nowego, zaryzykujecie w pewien sposób, no to nie wiecie nigdy, co będzie dalej. Nie? No i często takie myśli powstrzymują ludzi przed tym, żeby zacząć coś robić, żeby spróbować. No a jak nie spróbujemy, no to szansa, że wyjdzie, jest równa zero, nie? No bo No jak nie tak. spróbujesz, to na pewno nie wyjdzie. Nie? To tak No, jak więc. tworzymy perfekcyjny plan co do sylwetki, prawda? I mamy wszystko idealne. Mamy już wyliczone i tak dalej. Wszystko, tak? Super dieta, trening. Już wiemy, kiedy wyjdziemy na pierwszy cykl dokładnie. I mamy 42 lata. My się na to zabieraliśmy, za to wszystko, wiecie. Tak. Że po prostu ten czas, który mogliśmy przeznaczyć nawet na słabe ruchy, które dałyby nam cokolwiek, przeminął. Po prostu przeminął. Wiecie, na ten motyw, którym mogliśmy po prostu powiedzieć, a
jebał to pies, idę na całość, prawda? No, Nie wyjdzie dokładnie. mi, to i tak mam tą swoją bezpieczną wyspę. Ale i tak wiecie, dla mnie przykładowo też, no, tutaj powiem, że znaczy tak jak Adam tutaj tak to rozwijał, to wiecie, nawet już taki może głupi przykład, ale jak nie wiem, facet bije kobietę w związku, to oczywiście jest, no jakby to powiedzieć inaczej, kobiety często tkwią w takim związku, nie? Zobaczyć, jak to połączysz. Nie, ale chodzi o to, że często, wiecie, nie zostawiają tego faceta, nie odchodzą od niego, bo boją się, co to będzie, wiecie, coś nowego. Wiecie, no, jakby to powiedzieć, tkwią w tym, że a chuj jaki jest, ale Lepiej wiecie. dostać w ryj, ale chuj, ale Ale to stabilnie. jest Mi się znane, wydaje, że nie? to jest już bardziej na tej zasadzie, że miłość jest bardzo ślepa i Trochę kobiety też. są uczuciowe i oddane na tej zasadzie, że on się zmieni. Nie, jak cię raz Ale. uderzył, to cię będzie bił. Ale właśnie, no tak, tylko że właśnie boją się tej zmiany, tak? I to już taki absurdalny przykład, ale generalnie właśnie, kurde, wiecie, ja też jak miałem właśnie tuż przed otwarciem sklepu miałem taki dylemat, czy iść w to, tak? I miałem takie wątpliwości w pewnym momencie, ale druga strona moja mówi, kuźwa, to może być moja życiowa szansa. Wolę, żeby spróbować, nie udało się, utopię jakieś tam swoje oszczędności, trudno, ale będę bogatszy na pewno jakieś doświadczenie. A jeżeli kuźwa nie zrobię tego, ja za 10-15 lat będę sobie wpluł w brodę, a co by było, jakbym zrobił, tak? I wolałem, wiecie, na tyle, no wiecie, udało się i był super, gdzieś tam optymistycznie bardzo do tego podchodziłem, ale najgorsze, co to jakby miał właśnie to, że nie spróbowałem. Tak samo jak teraz jeszcze. Dalej, kurde, chcę startować i próbować walczyć o swoje cele, zdobyć tą kartę, tak? I wiecie, mimo że tak zdrowie moje nie jest, że tak powiem, znaczy inaczej, moje schorzenia nie powinienem tego sportu po prostu uprawiać, tak? Powinienem Znaczy na prowadzić ten inny. moment, póki jesteś w remisji, myślę, że nie jest najgorzej, co nie? No nie, tak, teraz tak, ale wiesz, no na prepie na pewno to się znów odezwie, ja jestem tego pewien, bo. Nie, no, ja wiem, jak, wiecie, znam to schorzenie też od podstaw, ale ja nie chcę sobie pluć w brodę, że, wiecie, mogło być blisko i odpuściłem, nie chcę, nie wiem, za 10-15 lat sobie powiedzieć, kuźwa, może warto było jeszcze próbować i dać z siebie wszystko, tak? Ja wolę już nawet, jak wiedzieć, że jak już coś totalnie mi nie wyjdzie, ale próbowałem dziesiątki razy, to mieć tą świadomość, że zrobiłem wszystko, co mogłem i okej, nie udało się, ale zrobiłem wszystko, co mogłem w tym kierunku. Więc dla mnie taka perspektywa jest Tylko ja optymistyczniejsza dodam niż. jeszcze, że żeby ktoś tutaj oglądający, wiecie, nie pomyślał, że namawiamy do tego, żeby ktoś zagrał wabank, nie? Czyli Nie, wszystkie zawsze musisz oszczędności. mieć tą swoją jakąś Tak. Jakieś minimum takie, żeby gdzieś tam, wiecie, wytrwać. A nie, że skarpecie. jak włóczyki zapakować cały dorobek życia w plecak i kurwa, znaczy no Seba trochę tak zrobił, nie? Tak, mój dorobek był chyba tak skromny, że tam chuj nie było ryzyka. Ale wiecie, No, dobrym ale. przykładem też było na zasadzie kupowania mieszkania jeszcze 4-3 lata temu. No ja to Jakbym nie kupił zrobiłem. wtedy mieszkania, to zobaczcie, jakie teraz są ceny mieszkań. Właśnie to To jest jest to. Ja bardzo też. proste. Wiecie, teraz jest 2-3 razy tyle. No, ja też to zrobiłem w najlepszym momencie i w takim momencie, że wtedy też tak sobie myślę, kuźwa, czy zepnę wszystko, ale idę w to, mówię, robię wszystko w tym kierunku i to mnie jeszcze zmobilizowało, żeby więcej pracować, żeby sobie z tym poradzić, bo to, co by nie było, no kurde, dla młodego chłopaka gdzieś tam to był duży kolejny ruch życiowy, a gdyby człowiek przespał to teraz by kuźwa nie był w stanie sobie na to pozwolić. No ale też tak jak Adam powiedział, no niektórzy inwestują nawet poza swoją skalę na tej zasadzie, że idą, mają powiedzmy jakieś tam zawsze, szczególnie w naszym sporcie, trzeba mieć zabezpieczenie finansowe. Właśnie tak jak mówisz, Seba, a skąd wiesz, a co jeżeli się jakieś naostrzenie trafi, tak, takie ostre i że No. będziesz w szpitalu? Nie wiesz tego, prawda? Skąd nawet nie wiemy, wiecie, że będę schodził i na przykład, nie wiem, nie potknę się zaraz na schodach, nie zrobię trzech koziołków i zemdleję, i wiecie, i co? 3 miesiące jestem bez dochodów i co wtedy? No, ale wiesz co, albo głupia rzecz, która się zdarza w kulturystyce. Zerwiesz mięsień. I żeby dobrze go zrobić, to masz 48 godzin, żeby go ogarnęli. Im szybciej, No tym i lepiej, parę nie? dych trzeba mieć zaplecza I tak. finansowego na to. I na to wiecie, no nie wiem, ile w tej chwili to kosztuje, ale pewnie kilkanaście tysięcy.
w jakiejś prywatnej klinice, bo tam nie liczcie, że na NFZ wam dobrze mięśnie przyszyją, bo oni w dupie mają, że wy jesteście kulturystami, no bo Na wiecie, no. zwiędły te mięśnie do tego czasu, jakby człowiek czekał na operację. No dokładnie, nie? I no właśnie, tutaj bym się doczekał w ogóle. Ale ten, nie? I co? I ktoś nie ma jakiegokolwiek zaplecza? I co wtedy? I generalnie masz, albo jesteś oszpecony w jakiś sposób i już ci to rzutuje na twój sport, albo, no wiecie, nie? Ja wiem, że czasami są przypadki, że coś się wydarzy komuś zdrowotnie, też go to oszpeci, sam jestem tego przykładem. I nie masz na to wpływu, jako, wiesz, nie mogłem tego prywatnie załatwić jakoś, znaczy załatwiałem prywatnie, jak nie chciałem, bo przepuklinę robiłem prywatnie, ale potem z tym krwiakiem, no to po prostu wiecie, no, karetka mnie zabrała, no i tyle, nie? A że mi tam niekoniecznie zrobili to tak, jak powinni, znaczy no, żyć żyje, nie? Spoko, więc najważniejsze zadbali, nie? Ale no, patrząc pod kątem kulturystyki, mogli to załatwić lepiej, żeby to wszystko lepiej wyglądało. Niemniej, no kurde, no zerwanie mięśnia to akurat można iść prywatnie, szybko zrobić i mieć to fajnie zrobione, nie? Tym bardziej, jeżeli ktoś jest tak mocno zaangażowany, że i tak wydaje na to kupę kasy, nie? Bo byle A ja start w mam. zawodach to już jest dobra inwestycja, pomijając całą resztę, Ale czy to wiecie, jest często inwestycja? O, to fajnie. Rozwiń to, Adam. Czy to jest w ogóle inwestycja, czy dla większości to są utopione pieniądze? Wiesz co? Znaczy, ja się w ogóle śmieję z tego, że większość ludzi to sobie w ogóle wyobraża, że największym wydatkiem w tym wszystkim to jest towar, nie? A tak szczerze powiedziawszy, to towar chyba Najmniejszy więcej, chyba. więcej na suple wydaje, na suplementy diety, niż chyba Tak. na towar, nie? Taka jest prawda, nie? Tak. Bo to tak naprawdę wcale nie ten, nie? Natomiast inwestycja, wiesz co, no i wielu osobom to może pomóc, jeżeli potrafią to wykorzystać, nie? No bo zobacz, Dawid, ty cały swój kanał, marketing, swoją osobę oparłeś, jakby nie było, o kulturystykę, która jest swoją pasją. I niejako twój wygląd, no ma znaczenie, wiecie, mamy już te czasy, że trener nie musi wyglądać, no trener nie musi wyglądać, ale nadal cała masa ludzi patrzy na wygląd. Powiem ci tak, szczególnie jakby, no jak ktoś pracuje w sklepie z suplementami, Seba na przykład, siedzisz u siebie w sklepie, no to jak siedzi chudy placek i przyjdzie ktoś i ty mu zaczniesz doradzać, to część ludzi posłucha, ale część ludzi tak popatrzy, kurde, gość mi doradza, a sam ma tam 30 w łapie, nie? Wiecie, nie powinno się tak myśleć, ale tak to wygląda w praktyce. Jak siedzi wielki koks, no to poleci, to poleci, to poleci i jest spora grupa ludzi, która wszystko po prostu łyknie, jak poleci, bo on jest duży, to musi wiedzieć, nie? No tak, ale to Wiecie. się Dziękuję. dochodzi kwestia, że jak usłyszę, że mam wiedzę, to ktoś wie się ten, to ja mogę sterowami go pełnymi puścić, ale i tak wiadomo, jak nie robię tak, żeby ten klient po Ale nie prostu nie. zastanawiasz się czasami, nie masz takiego, że kurwa, po co ja jestem taki dobry, jak jestem durny? Nie, no może, znaczy, wiesz co, mam, bo czasem jest tak, Masz, bo że. ty masz dobre serduszko. Ja to samo miałem, pamiętam, jak pracowałem w sklepie z suplami. Jak przychodzili, no to czasami sami wiecie, no szło wcisnąć piach na Tak. pustyni, dosłownie. No. I masz takie, siedzisz i masz tak, a ten suplement. No właśnie, no ja tak Szczerze, mam to bym panu często. nie poradził. A potem on wychodzi i masz takie. Znaczy nie, no, może nie mam tak, bo wiem, że ta osoba wróci, ale jakbym chciał, to wiem, żebym mógł mu wcisnąć, co tylko bym chciał i by zostawił, nie wiem, 1,5 kafla, a tak to zostawił, nie wiem, 300 na najbardziej potrzebne suplementy, tak? No. Z Ale drugiej wiesz co, strony tak się mi chodzi buduje o też. też swoją reputację. Tak, bo to właśnie No. dzięki temu też ci ludzie wracają i polecają i wiedzą, że to nie jest sklep, w którym, wiecie, będą wciskać, co mu nie będzie potrzebne, tylko wiedzą, że ja doradzę pod osobę tak, jak po prostu, no w jego potrzeby trafię i nie zostawi tam kupę siana. Ja nawet często, dobra, mówię, nie wiem, klient chce jakieś aminokwasy, tak? No to nie dam mu najdroższych, bo, znaczy powiem, mam na przykład różne marki, różne typy, bo też na przykład kto zamówi w internecie, to już nie jest ode mnie zależne. Ale jak ktoś na przykład zastanawia się pomiędzy jednym produktem a drugim, no to powiem, no na tym nie ma sensu przepłacać, weź ten tańszy, tak? Adam, pamiętasz kiedyś, nie wiem, ty Seba chyba jeszcze nie,
My zaczynaliśmy, to były te aminokwasy takie magiczne, purple rat. Aha, tak. Tak, No, coś ty mówiło, że kontrolę jak ja masz. się weźmie, to... Ale to nie wiem, czy Sepa na sklepie nie ma, bo ty masz Orange Triad. A, Purple Rat z Control Labs, tak? Tak, Tak, to tak, ja tak. znam, no to jasne. Pamiętacie te aminokwasy? One chyba ile No, kosztowały? Ze 300 dwie gramów? stówki teraz. Ponad No. pakę 50 jakoś. Tak, i tam były też kreatyna Green Magnitude. Tak, tak, to i też samo. kreatyna, tam wiecie, dwie formy, chyba 150 zł, nie? Ale wiecie, te puszki tak wyglądały, że od samego patrzenia na te puszki już pływa, żeście tą pompę czuły, nie? No. No. Ale no tak to też, wiecie, kiedyś chociaż też jak człowiek kupił taki suplement, zostawił takie swoje solidne kieszonkowe na to, no to też zapierdzielał, wiecie, wziął aminokwasy i latał jak kuźwa, by to był na dobrym towarze, a teraz gdzieś tam już trochę inaczej No, ludzie ja pamiętam niestety. za małe lata, jak kupowałem, to zostawiałem sobie takie najlepsze puszki, wiecie, takie najbardziej efektowne, nie? No. Kupiłem kiedyś Eno Exploda z BSN-a, takiego dużego, taka No. czerwona puszka. Tak, Jak się to sprawdź. skończyło, to ta puszka stała na szafce, chuj, że pusta, nie? Ale stała jak jakieś trofeum, nie? Ale wiecie, teraz tak fajnie sobie powspominać. Ja kiedyś pamiętam, miałem marzenie, że kiedyś będę wchodził do kuchni i będę miał taką puszeczkę, znaczy wiecie, taką półeczkę i na tej półeczce będą białka i będę miał każdego smaku, jaki będę chciał, jedno białko i będę mógł sobie wybierać i dobierać. I wiecie, i kiedy się człowiek sobie wspomina i ma takie, No. kurczę... Ale to ja ci powiem podobną moją taką anegdotkę. Ja właśnie jak jechałem wtedy autobusem tej Warszawy, dosłownie wtedy, ja sobie tak marzyłem, nie? I moim marzeniem to było tak, mieć kasę na dietę, na takie normalne produkty, które będę chciał, na suple, jakie właśnie będę chciał, że to właśnie trochę białek różnych, wiecie, z każdej kategorii, jakiej gdzieś tam bym potrzebował, to Tren bym po A, prostu tren miał. E. Tak. No. Generalnie na karnet na siłownię, nie? I to było moje marzenie, kurwa. Ja tak sobie mówiłem, ale to by było życie, nie? A teraz wiecie, no, człowiek gdzieś tam ma supli, sklep ma pod, no, masę gdzieś tam ten, ale często wraca do mnie ta nostalgia i tak, żeby pamiętać, jak to było i nie chodzić gdzieś tam z głową w chmurach i fifarafować, tylko po prostu no, pamiętać, że chłopie, jak czasem się w głowie pierdoli, to weź się właśnie strzel i sobie przypomnij, co to kiedyś było. Ty marzyłeś o skrawku tego, więc doceń to, co jest i po prostu, no wiadomo, dalej patrz na swoje cele, rozwój, ale nie chodź z głową w chmurę, bo się wypierdolisz w końcu. A pamiętacie swój pierwszy suplement, jak już się kupili? Tam u mnie to była kreatyna z high-tech monohydrat. A u mnie to były kiedyś jakiś booster, bo ja wiecie, ja trenowałem lekkoatletykę. I to No. był booster jakiś z argininą. No i dostawaliśmy tam oczywiście karbo i tak dalej. To były takie pierwsze, wiecie, te suple. Izotoniki to dostawaliśmy. Izo Plusa i coś tam jeszcze, a potem właśnie kupiłem pierwszą to jako jakiś tam booster argininy. Nie wiem, na grzyba mi to było wtedy, no ale to był pierwszy mój No. suplement. To u A ciebie, ty, Adam? Adas? Ja, wiesz, pamiętam czas, jak w piłkę grałem, bo tam miałem jakieś HMB, jakąś Ja też garnitynę, ale to jakiś tam wiecie. izotonik to też zabiegacza miałem, ale No, tak, żeby ale kupić tak tę kreatynę. bo sporturystykę pierwsza to była Ostrowia, białko takie, kurwa, ale Może? wiecie, smakowało jak woda z aromatem, nie? No. Myślę, tak aromat do ciasta dodali z wodą i ten, ale to wtedy było białko, które wychodziło dobrze w badaniach, miało 80% białka, no i było najtańsze, nie? I powiem, na takich forach właśnie małolaci to kupowali hurtowo, nawet niektórzy takie wory 15-kilowe. A No to ja nie jest szalałem, koleciakiem się kupowałem, zrzuciłem na tak. Ja kupiłem 600 i pamiętam, raz się szarpnąłem, kupiłem sobie trochę lepsze. Była firma Six Star, to była taka chyba odnoga Muscle Techa. Six Star, czerwono-czarna puszka, waniliowe takie białko. Kurwa, robiłem je codziennie rano, owsianka i osobno, ale na mleku robiłem, bo tak zajebiście smakowało, nie? I wiesz, jak przesiadłeś się z Ostrowi na takie białko lepszej jakości, to wiesz, jeszcze amerykańskie, to tam już mieli te smaki takie kozackie, nie? To ja to piłem, kurwa, to ja byłem tak zachwycony, że dajcie spokój. A ty masz mono. A potem sobie kupiłem monohydrat z Vital Maxa, zielone mono tak Zielony zwane. wór taki. Paweł Jablonicki był zawsze tam na obrazku, na Tak. reklamach Vital Maxie, a polski był Andrzej Maszewski z polskich zawodników na tych. I taka przetreningówka Noko się nazywało. To też była jakaś tam kreatyna, arginina, wiecie, nie?
trochę kofeiny. Najtańsza przy tym głupka, bo 5 dyszek kosztowała gdzieś tam na jakimś internetowym sklepie i też się zamówiłem, nie? No, Pamiętam, ale że teraz. te puszki się zbierały na półce i tak miałem meblościankę taką, wiecie, jak to za mało lata, meblościanka i tak poustawiane te puszki, tak zbierałem jak takie trofea. Potem oczywiście po latach to wyjebałem, no ale był czas, że zbierałem, nie? Ja to na strychu kitrałem, bo to wiecie, to jeszcze na wiosce to od razu kreatyna to sterydy czy białko, to trzeba było kitrać na strychu i po cichaczu sobie wypijać. I pamiętam, że nieraz mi ojciec za to gdzieś tam ganiał, że co ja gdzieś tam chowam jakieś kuźwa, jakieś sterydy gdzieś tam, a to wiecie, no po białku gdzieś tam sobie pił, nie? Ale też taką anegdotę później, jak już miałem, nie wiem, 19 chyba lat czy 18. Pracowałem całe wakacje na budowie, odłożyłem tam około 3000 i za wszystko kupiłem odżywek na rok zapas, nie? I słuchajcie, przyjeżdża kurier z tym, nie? A tam mieliśmy jakąś uroczystość rodzinną wtedy i kurier wyjmuje te kartony tych odżywek i wszyscy na mnie patrzą jak na pojeba, nie? Że całe oszczędności wydałem na odżywki i kurwa tak się głupio po prostu, znaczy głupio czułem. Wiecie, ja to, dla mnie Niezrozumiałe. to był niezrozumiany dokładnie, nie? I ja to nosiłem na strych, chowałem i tak wszyscy tak się kuźwa w głowę pukali. Co ten dzieciak robi? Ja No ale. pamiętam swoje, jak pamiętacie na pewno przetreningówkę Doriana Noxpump, tą pierwszą, co jeszcze to na łeb Pierwsze leciała. miałem. To też moja pierwsza Ultralight, tak. przetreningówka. Właśnie ja wziąłem sobie próbkę, a w próbkach ona była Na mocniejsza. geranium była Tak, i próbka. sobie właśnie wypiłem tą próbkę. No. I wtedy już chodziłem tak na siłownię trochę poważniej i znajomy do mnie powiedział, a ty wiesz, że Dorian nie jest naturalem? A ja wtedy, wiecie, ja byłem wtedy taki antyśrodki. Jak Chyba ja coś tam. usłyszałem o tym, to ja dosłownie jechałem autobusem o tak. Że kurwa, jak to Dorian nie jest naturalem? Jak to Dorian nie jest naturalem? To Ja tak, kupiłem jego przed na tą treningówką. siłownię zajechałem, to nie wiedziałem, czy to przedtreningówka mnie tak potyrała, czy to te nerwy. Powiem wam, że no, pierwszy raz no, dowiedziałem się, że no, nie są naturalami nasi zawodnicy. Ale to No, ale. ten, pozwólmy, przy tej główki była taka Ultralife, taka firma, i na obrazku był Dorian, a potem były też saszetki, tylko już typowo Dorian jest, nie? Tak, To no też chyba. zmieniło. Ale chyba obie na graniu było, więc której byś nie wziął, to i No tak po ale głowie dawało. Noxpom też był mój pierwszy przetreningówką i to też sympatii, znaczy sympatii. Kuźwa, człowiek wziął przetreningówkę do Riana, to już się gdzieś tam w głowie tworzyły scenariusze, jak mu mięśnie urosną, ale to nakręcało fajnie. A pamiętacie, nie wiem, czy tak zrobiliście kiedyś, ale na przykład ja pracowałem w sklepie z suplami i były próbki tych przetreningówek. No i często przyjeżdżali na przykład przed służbą nocną policjanci i brali sobie próbkę Stimulata na przykład. No, I czy tam, wiecie, w klubie ktoś jak pracował, to na brał sobie, bramki właśnie no bo to często chłopaki. 7-8 godzin trzymało, tak jak wiecie, No. jak jesteś świeży. Ja sobie wymyśliłem taki idealny pomysł, powiem. Stały cztery przedtreningówki, a że ja zawsze brałem dwie miarki, że jakieś przedtreningówki, no to se wziąłem po pół każdej. Powiem wam tak, ja zaszedłem na siłownię, poszedłem do łazienki i skończyłem trening. No, myślę, że wymontałeś. Po prostu i do domu. No. Mówię, dziękuję, koniec treningu. Nie wiem, no wiecie, pomieszałem tak składniki, że nie No. wiadomo, co tam było. Zawsze brałem dwie miarki, na przykład Stimulata, no i szedłem na ten trening, co nie? No i no, nie było to dość dobre. Jakbyście mieli dać jedną radę trenerowi, bądź no, trenerowi początkującemu, jaka to by była, Adam? No to jest co? Ale tak od początku patrz, kurde, dobra. Na początku, żeby, kurde, robić, pracować z ludźmi, w sensie wziąć nawet kogoś za darmo, jeżeli ktoś się boi, że wie, że weźmie kasę, a się nie sprawdzi, bo jeszcze nikogo nie prowadził i tak dalej. No i się nie bać, nie? Bo wiecie, jeżeli ktoś ma wiedzę faktycznie, może inaczej, co bym zaczął robić? Cały czas bym na pewno się rozwijał, szukał informacji, nie tkwił w przekonaniu, że wiem wszystko najlepiej już, bo obejrzałem kilka odcinków na YouTubie i przeczytałem trochę na forum. Już się na wszystkim znam, bo dużo ludzi tak podchodzi do tematu. Tylko cały czas się starać rozwijać i czytać różne rzeczy. I gdzieś zacząć właśnie od osoby, która, nie wiem, nawet jakiemuś koledze, znajomemu pomóc najpierw za darmo, nie? Wiecie, często jest tak, że ktoś za darmo to się tak nie przykłada, no Ale ale to ja na wybrać przykład sobie ofiarę, która faktycznie skorzysta z tego w miarę.
Ale ja tak No i tak kilka też, osób na początku właśnie tak, wprowadziłem, jeżeli no. już pomożesz komuś, jakiemuś, wiesz, ale kumplowi, nie wiem, bratu, komuś tam, to już to zbudujesz, że kurde, tu mi poszło, lepiej lub gorzej, ale są jakieś efekty, to może spróbować, wiesz, z kimś obcym, nie? I po prostu wziąć sobie też na początku, nie brać, na pewno bym doradził nie brać żadnych osób, które mają jakieś problemy zdrowotne, już Hashimoto, coś tam, coś tam, coś tam, bo jak jesteś początkujący, to nie ogarniesz tego, wiesz, nawet jak ci się wydaje, że wiesz, bo przeczytałeś parę artykułów, kurwa, nie wiesz, nie? Ja sam wiem po sobie, To, że że obejrzałeś to, co story robię, Sowińskiego, nie znaczy, że wiesz. no właśnie, nie, czy nawet jakiś podcast z nim, to też nie znaczy, że wiesz, nie, znaczy fajnie wyciągnąć informacje z podcastu, ale to jeszcze nie czyni cię żadnym specjalistą, nie, i wiesz, przede wszystkim praktyka, no, zacznijmy od tego, że większość ludzi tak naprawdę, pomijając zawodników, tak? Pomijając zawodników, większość ludzi ma proste cele. Najczęściej to jest schudnąć, nie? I to jest najlepsza rada, dam radę może takiego, na przykładzie mojego kolegi Daniela, który wrócił z Wielkiej Brytanii, wrócił do Polski. W jednej siłowni miał multum klientów, sporo, większość to klientki. Zmienił siłownię, zmienił miejsce do mieszkania i w kolejnej siłowni rozwinął się tak samo. I cały bajer polegał na tym, że po prostu złapał kobiety, które chciały schudnąć. Jedne się przykładały bardziej, drugie mniej, wiadomo jak to jest. No ale nie wiem, z 10 kobiet, które trenujesz, 3-4 takie, wiesz, tak zwane grażyny, będą do tego podchodzić sumiennie. I u kobiety, nawet jeżeli jest gruba, znaczy nie chcę brzydko tak mówić, ale wiecie, jeżeli jest Ale gruba osoba, ja też teraz jestem gruby. tak. I ona schudnie 5-10 kilo, to wiesz, co robią koleżanki? Jak ty No tak. schudłaś? Tak dalej. I ona mówiła, no bo ja z tym trenerem zacząłem trenować. To mi musisz dać koniecznie namiar na tego trenera. I on taką pocztą pantoflową potem miał tyle klientek, że on od rana do wieczora siedział na personalnych i walił te personalne do bólu. I tak naprawdę on sam o sobie wam powie, że nie ma żadnej wybitnej wiedzy. On po prostu no, umie odchudzić takimi prostymi metodami. Nie? No, robi im trening, wiadomo, jakąś tam dietę, takie podstawy ogarnia. Ale warto być dobrą osobą w podstawach i się, wiecie, oczywiście dalej rozwijać. Jak ktoś będzie chciał być tak zwanym prep coachem, to może właśnie najpierw spróbować jakiegoś kolegę przygotować, pomóc mu. Jakiś kolega młody, bez kasy, na przykład, to spróbujemy, pomogę ci. Znaczy, tu mówiliśmy, że trzeba mieć kasę do startów, ale chodzi mi, że taki, wiecie, młody, co ma budżet ograniczony, nie? Więc na trenera go może nie stać, albo jak mu odpadnie trener, to będzie miał dobrą oszczędność. I taką osobę sobie przygotować na początku, jeżeli chcesz się spróbować. Ale zacząć od prostych rzeczy, nie? Bo to nie jest nic złego. Jest naprawdę masa ludzi, co zarabia grubą kasę na tym, że realizuje teoretycznie proste rzeczy, nie? No bo jeżeli jest osoba gruba, ona zacznie zmienić sposób odżywiania, zacznie trenować, zacznie się ruszać. Jeśli tylko jest to zrobione w jakiś taki w miarę mądry sposób i ta osoba się trzyma, to ona będzie chudnąć. A tak naprawdę, no kurde, zobaczcie te wszystkie, nie wiem, panie, nie wiem, chodakowskie, nie chodakowskie, czemu one mają tyle obserwujących? Już tam większość tych babek, co je obserwują, to są osoby, które chcą się odchudzić. Nawet nie zbudować piękną sylwetkę, tylko zrzucić parę kilogramów, nie? Więc zacząć od najprostszych rzeczy i wiecie, stopniowo podnosić poprzeczkę, jeśli już tam rozwijać, nie? Ale to już wam da to, że macie iluś tam klientów przypracowanych, Bazę. schudli, w tym jesteśmy tak, bazę, w tym jesteśmy nieźli, mamy jakieś finanse, możemy wtedy, mamy kasę na szkolenia, żeby się dalej rozwijać i dopiero iść, wiecie, w tym kierunku, nie? A nie na zasadzie, jak to często bywa. Ktoś, wiecie, pojechał na jedne zawody z kumplem, posłuchał, poglądał. Dobra, to teraz ja też będę ludzi szykował do zawodów, nie? Dokładnie. Bo nie będzie, nie? Ale To tak jak jest dużo bardziej. powiedziałeś, nie ma nic złego w byciu zajebistym w podstawach. No tak, ja ci powiem, Daniel, myślę, że zarabia no, tyle, że na etacie by na pewno tyle nie zarobił, nawet na bardzo dobrym stanowisku w poważnej No firmie, ale nie? powiedzmy, że u was na Śląsku ile jeden trening? 100, 150 zł? Pewnie No mniej. powiedzmy tak, nie? No, to jest 100, zależy, wiesz, inaczej. No, takie stawki 100, 120 złotych, Zrób 8 osób wiesz, dziennie. zależy. Kurwa, to jest dobra zimka. Tak, i wiesz co, no, generalnie chodzi o to, że znajdziesz oczywiście tańszych, nie? Kiedyś był nawet taki koleś, co chodził z koszulką trener na każdą kieszeń i robił za 25 zł treningi, nie? O kurwa. Dosłownie miał koszulkę trener na każdą kieszeń, nie? Ja No ale. pierdolę. Ale to nie o to w tym chodzi, nie? Generalnie, no, jak, sorry, jak ktoś za trening personalny bierze 20 zł, to można Ale to też się psuje spodziewać rynek też. jakości. Psuje rynek i jakość też nie będzie wysoka, bo nikt nie będzie dawał usługi wysokiej jakości i się przykładał za dwie dychy, no kurwa, no oszanujmy się, nie?
Ale no, takie stawki, no nawet niech to będzie 100-120 zł, no to tak jak mówisz, 8 treningów dziennie, niech będzie nawet 6. To komuś się nie chce 8 godzin siedzieć, czyli 6. 6 godzin dziennie, 600 zł, razy 5 dni w tygodniu, weekend masz wolny, 5 razy 6, Masz 30, to ponad jest dychę szykoła. miesięcznie. No, Tak, 12 ponad koła. dychę miesięcznie i tak dalej. A jak cię przyciśnie, a jesteś rozpoznawalny, masz wzięcie i tak dalej, dobrze się ustawiłeś, bo to też wiadomo, konkurencja też jest. Nie każdemu ci klienci wpadają, ale to często ludzie na własne życzenie mają klientów, bo jakby ktoś był trochę sprytny, trochę pomyślał, nie żydził, trochę zainwestował też w reklamę, jakiś marketing, to tych klientów by pozyskał, nie? I czy właśnie tak jak Daniel, nie? No, po prostu odchudzisz kilka babek i idzie poczta pantoflowa taka, że wiesz, nie? I tak naprawdę, no co, siedzisz na tej siłowni, jak mówisz, ponad dychę miesięcznie. Jak ktoś ma większe wzięcie i nie wiem, większe potrzeby, no nawet 10 godzin na tej siłowni może siedzieć. No wiesz, 200 godzin miesięcznie, ciężko, bo ciężko, no ale znam osoby, co na jakiejś budowie czy na ochronie też tyle siedzą, po 200 godzin i No to zarobią, wiesz, no, jedną czwartą tego, nie? siedzisz w ciepełku, wiesz, trenujesz z ludźmi, rozmawiasz z nimi, wiesz, Tak. żartujesz sobie, to Czysto, jest wiesz. dużo bardziej komfortowo No, niż praca dokładnie. na budowie. Ale ja wam powiem, że No jak ja dokładnie. zaczynałem pracować, to 200 godzin to nie było wcale dużo. No ale w każdych pracach na początku, to każdy chyba jakoś tam przechodził taki etap, tak? Więcej robiłem i to dużo więcej. Było nas dwóch na siłowni. Pamiętam, ja byłem i Adam i robiliśmy, nie chcę skłamać, ale dosłownie 12 godzin dziennie na łeb. To było na No tej to. zasadzie, że 12, nie, tak, że na przykład jeden przychodził na szóstą i robił do 18, a potem był drugi, który przychodził powiedzmy na 10 i do 22, żeby wiecie, na ten tłok, godzinę tłoku było najwięcej ludzi. I No wychodziło 12 czasami godzin dziennie. to ja Na weekendy całe. za swoich czasów w tartaku na wiosce pracowałem po 10 godzin dziennie. Poniedziałku do piątku, w soboty było 6, no to macie tygodniowo 56 godzin, tak? A To jest. obecnie wiecie, o, teraz ktoś powie, o, ja bym chciał być na swoim. Ho! No, Na zapracuj na początku to. bycie na swoim to jest No. tak, telefon ci zadzwoni, bo coś się spierdoli od razu. Klienci nie czekają. Tak jak mówisz, Adam, rynek cały czas się kręci. Nie odpiszesz szybciej, to zaraz pójdzie do tego, co odpisuje szybciej, albo do tego, co ma taniej. Bycie na swoim nie jest wcale takie łatwe. Opłać podatki, opłać ZUS, odpłać coś tam. Do tego bycie na swoim przez wiele pierwszych lat nie ma wakacji, nie ma świąt, nie ma wyjazdów. A jak jesteś trenerem, jak trafią się zawody. No, ale to jest to, że właśnie wiecie, no ludzie, znaczy to można różnie to patrzeć, ale generalnie jak coś robimy na swoje, to nie jest praca jak na etacie. 8 godzin swoje Nie. odwalisz i wio, tylko cały czas jest Wiecie, czego. to nawet nie chodzi o godziny pracy, tylko o taką samą świadomość, nie? Wiecie, jak robicie na etacie, w momencie jak kończycie robotę, macie wyjebane jajca, Ale niech to się ten przecież. kurwa budynek tam pali, Tak, piździe to tak. macie, co tam się dzieje, nie? Pierdoli Nie sąsiad wasza też na firma. chuj, to firma gdzieś tam dostanie po dupie, nie? No, nie obchodzi cię to. Ty masz wypłatę na koncie i reszta cię w sumie nie interesuje, nie? A jak coś jest twoje, no to kurwa, jak ty się nie zainteresujesz, no to już nikt tego za ciebie nie zrobi i to wszystko pierdolnie. Więc macie nawet taką świadomość z tyłu głowy, że ciągle musicie być czujni, nie? Że A wiecie, też że jak prowadzę nie sklep, zostaną. tak? Wychodzę nawet na trening, gdzieś tam jest pracownik, ale ja nieraz mam tak, że mam w ciągu treningu 6 telefonów, bo coś, bo coś, bo coś. I to nie jest takie proste, wiecie. Nie usiądę sobie wieczorem, jak jeszcze sklep jest otwarty i nie wiem, kuźwa, nie wiem, zrobię jakieś kuźwa rytuały czy coś, tylko muszę być w cudzysłowie czujny, tak, żeby wiedzieć, że jak coś się dzieje, to żeby od razu interweniować i, nie wiem, system siądzie, cokolwiek. Nie wiem, coś tam się po prostu nie będzie zgadzać albo coś, to muszę to zrobić i być czujny, więc. Tak jak Adam powiedział, to nie jest tak, że ty masz na umowie napisane tyle i tyle, każdy zajmie się twoim ZUS-em i ty musisz sam to zapłacić. Musisz zapłacić podatek, jeden, czasami drugi, bo niektórzy, co zarabiają naprawdę dużo, mają VAT do tego normalny. Także często jest, wiecie, to się wydaje takie kolorowe i fajne i w ogóle. No ale A żeby. potem przychodzi Tak. i do tego ciągły stres na zasadzie, że no nie chcesz wypaść z tej bańki, tak? No, ale to też A akurat, ty... żeby tak nie przerazić ludzi, bo tutaj też Nie, powiedziałeś, nie, ja że nie mówię, że przerażasz. przerażasz, tylko mówię fakty, wiesz, na tej Ale tak zasadzie, wygląda, że no. fakty są takie, że jeżeli ktoś myśli, że założy sobie swój biznes i będzie słodko pierdząco, on nic nie będzie robił fajnie, a
No ni chuja, pierwszy rok masz przesrane. Nie tylko rok pierwszy. Nie, no to jest sam początek, wiesz, tak jak to Ale mówisz. Początek, wiesz, sklepu nie robi biznesu. kuźwa, ja tam spałem tak naprawdę dzień i noc, można powiedzieć, żeby to wszystko spinać, więc to trzeba włożyć trochę pracy i Adam, poświęcić. coś mówiłeś? No, ale wiecie, to też, żeby nie było, że odstraszamy ludzi, że nie wiem, raz, że etat jest jakiś gorszy, to też trzeba dobrać pod siebie i Tak. swoje ambicje, temperament i tak dalej. Bo jak ktoś jest panikarzem, to takie prowadzenie No, własnego biznesu nie będzie dla siądzie niego mu na głowę. komfortowe, będzie siądzie mu na głowę, nie? Ale wiecie co, Z ja drugiej nie. strony, No, ja też mogę. są osoby takie, co już kończę, są osoby takie, co wiecie, kurwa, no niekoniecznie trzeba iść do pracy na siłownię, można kupić karnet trenerski w dzisiejszych czasach, to jest inwestycja rzędu kilku stówek, zależy od siłowni, no i tam sobie te personale prowadzić, nie? Jednoosobową działalność otworzyć i macie wtedy, wiecie, tyle, ile zrobicie, tyle zarobicie, nie? Że nie macie limitów tak naprawdę. Jak zrobicie sobie stawki 500 zł za trening i macie na to chętnych, no to czemu nie, nie? No Wolny można i rynek. 50 zarobić. Nie? Tak, są ludzie, co biorą za konsultację naprawdę grube, grube pieniądze i mają na to chętnych, nie? Wystarczy wejść na Seba, powie, czacie a ja jeszcze Patryka na chciałem coś. podcast. O. Jeszcze raz? Seba, bo ty chciałeś coś powiedzieć. Tak, wiecie co chciałem powiedzieć, że akurat ja właśnie nienawidziłem etatu i nienawidziłem tego, że ktoś mi każe coś robić, że jest, ja mam jakieś obowiązki narzucone. Ja sobie sam tyle narzucę pracy i zobowiązań wobec siebie, że ja wolę w tę stronę i żeby nikt mnie z tego nie rozliczał. I zawsze miałem taki cel, że ja kiedyś będę robił coś swojego, tak? Nieważne co, ale jeśli nie wiedziałem, co będę, czy będę trenerem, cokolwiek będę robił, ale wiedziałem, że ja chcę być sam panem swojego losu, bo ja sobie na tyle sam narzucę obrotów, że dzięki temu będę po prostu, będzie mi się to wiodło, tak? A nie mógłbym być na etacie i no wiadomo, pracowałem kiedy trzeba było, ale nienawidziłem tego i Adam wiedziałem, mówił że coś o ja stawkach, bo. tak, a tu chciałem też nadmienić. Robisz ostatnio wywiad z Wigury Steve. tak, no. Mało wyświetleń ma ten film, a potem się wszystkie za przeproszeniem dzbany pytają, a skąd czerpać wiedzę? A jak jest film z gościem, że my tu piszczymy, że jest kurwa Wigury Dokładnie, Steve z niebo. dokładnie. Oglądamy jego filmy, wszystkie, albo prawie wszystkie, nie? A jest ich sporo. Chuj. Ja I wszystkie naprawdę, kurwa chyba tak. przewertowałem. Gość bierze 1600 dolców za godzinę konsultacji na Zoomie i ma kolejkę, kurwa. I on daje wywiad u Dawida, a to ma mniej wyświetleń niż, kurwa, jakiś vlog, gdzie typ idzie, znaczy nie mówię akurat sobie, Dawid, bo też masz takie vlogi, ale wiecie, vlogi typu idzie gość, gotuje ryż kurczaka, idzie na trening, sypie suple, czyli to, co we w każdym vlogu takim kulturystycznym i to ma od zajebania wyświetleń, No. bo był typ, co se zrobił nogi i zjadł kurczaka z ryżem. Ale jak się pojawia taka persona, to ni chuja to nie oglądają, no bo po co? Nie? Gdzie jeszcze są napisy, kurwa, po polsku, bo nawet jak Dawid, ty nie zrobisz, to można sobie puścić napisy i są takie, wiesz, z translatora, ale to każdy załapie, o co Ale to chodzi, nie? łapię, nawet się uczysz angielskiego przy tym. Ja tak bardzo dużo Tak. robię i ja, powiedzmy, ja byłem noga z angielskiego i dzięki podcastom ja chuj się nauczyłem i samego języka. Już nie mówię o wiedzy i o jakichś takich właśnie ciekawostkach. Adam, jestem pewien, że pamięta czasy Magic English. Pamiętasz na kasetach? Tak, Magic kaseta taka English. do A tam. magnetofonu się wkładało i ten. Tak, i jak Tak. szła na przykład Arielka i ona cię uczyła. This is fish. Fish. Tak. I siedzisz, czytasz. Wiesz, zeszycik taki, czy tam ćwiczenia i kaseta i ten. I w Ja kiosku pamiętam, się to kupowało. jak tata kupował, to zawsze pierwszy biegłem i oglądałem te. Właśnie Magic English. Ponad 1,5 godziny, także będziemy już powoli kończyć, bo jest 20 już ponad. Dzięki panowie bardzo za poświęcony czas. Trzymam za was kciuki, żeby było zdrówko, bo to najważniejsze. I zaraz pewnie pogadamy, a wam dziękujemy bardzo za. I mamy nadzieję, że podobał wam się kolejny materiał. Zostawcie pytania na Q&A. Niebawem zrobimy też Q&A, bo przypadło ono do gustu. Także dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki.